Państwu, witamy serdecznie w filmikach naszego Muzeum Ratuszu Park & Conveniences. Dzisiejszym naszym gościem jest przyjaciel naszego muzeum, osobisty przyjaciel Olaf Popkiewicz, który jest z jednej strony archeologiem, jak wiecie, jest też bronioznawcą, jest nurkiem, ale też, uwaga, jest bursztynnikiem, co ma niebagatelne znaczenie w kontekście tego, o czym Olaf dzisiaj będzie mówił, ponieważ dzisiaj będziemy poruszać, jak wiecie Państwo, temat związany z takim symbolem bogactwa rodziny Romanowów. Chodzi o bursztynową komnatę czy bursztynowy gabinet. Natomiast co jest najciekawsze w tym wszystkim, o czym opowie Olaf, to nie sama sensacja, której nie ma, co jest największą sensacją, jak to, jakie postaci wokół tej bursztynowej komnaty zawsze istniały. Tak? Cała plejada barwnych postaci, o których też Olaf opowie. Także Olaf, zostawiam Ciebie z naszymi gośćmi. Zapraszam. Dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj się prześlizgniemy tak naprawdę przez 250 lat, także proszę mi wybaczyć, czasami się będę wspierał tym, co sobie napisałem w tej prezentacji. Jeżeli zapomnę jakieś imię albo datę, bo to się może zdarzyć, natomiast datę dzienną raczej, bo te roczne to jakoś jeszcze pamiętam. Także zaczniemy od właśnie tej bursztynowej komnaty i jej powstania. Proszę Państwa, jest rok 1701. Tak naprawdę w Europie powstaje zupełnie nowa jakość, nowe królestwo. Nowe królestwo pojawia się i Fryderyk I, pierwszy król w Prusach, postanawia, jest noworyszem. On naprawdę to jest bardzo zajadły polityk, że udało mu się w ogóle z tego elektora dojść do właśnie króla. No to jest już niesamowite, natomiast on się czuje noworyszem. On jest nowy w Europie. On nowym królem. Na rynku monarchów jest raptem po raz pierwszy i on chce jakoś zaistnieć. On chce jakoś zaistnieć i jego państwo Prusy, no w tamtym czasie ich podstawowym bogactwem Prus jest właśnie bursztyn. To jest ten taki surowiec szlachetny, który wydobywa się w Prusach. W Prusach nie ma za bardzo ani srebra, ani złota, za to jest bursztyn. I to jest właściwie fanaberia Fryderyka I, który już, kiedy zostaje właśnie królem, to jest znamienne, w tym momencie zaczyna myśleć o pewnej reklamówce swojego podstawowego takiego szlachetnego surowca, bardzo szlachetnego bursztynu, od tysięcy lat tak naprawdę jest ceniony przez ludzi, jest takim mitycznym, ludzie mówią kamieniem, oczywiście nie jest sukcenitem, jest żywicą kopalną. I ten oto Fryderyk, on postanawia w pewnym momencie zbudować coś w rodzaju takich parawanów do swojego pałacu w Charlottenburgu pod Berlinem, takich parawanów zrobionych cały z bursztynu. To jest świetny, ma taki pomysł, on chce po prostu nadać sobie oprawę jakąś tam, pokazać jakiegoś taki niesamowicie wielki. I początkowo sięga do swojego kolegi też monarchy króla Danii, który mu powierza swojego nadwornego bursztynnika, niejakiego Gottfrieda Wolframa, który ma mu zrobić właśnie takie okładziny 14-metrowej długości ścian w Charlottenburgu. To ma być po prostu prosta ekspozycja, takie płyty, które jakby wykładają ściany. Jedna powierzchnia 14-metrowa ma być wyłożona takimi właściwie bardzo, bardzo zdobnymi elementami bursztynowymi. No się okazuje niebawem już, że Wolfram przez 6 lat próbuje coś robić. Projektantem tej bursztynowej komnaty, ponieważ Wolfram jest tylko wykonawcą, a projektantem jest niejaki Schlüter, architekt, zresztą zaraz o nim będzie. Wolfram się okazuje strasznie drogi. Po prostu zrezygnuje. Po prostu Fryderyk w pewnym momencie z jego usług, ponieważ no, kosztuje to zbyt dużo, nawet jak na budżet króla Prus. I zaczyna korzystać już z bardziej rodzimych rzemieślników. To jest Ernest Schacht i Gottfried Thurau, dwóch rzemieślników, bursztynników gdańskich, którzy zaczynają to robić. Prawdopodobnie jedna z płyci, na której jest data anno 1709, właśnie to ta płycina pokazuje ten pierwszy etap zakończony budowy tych bursztynowych parawanów początkowo do Charlottenburga. Ale że zmienia wykonawców tak naprawdę tej bursztynowej komnaty, także zmienia się koncepcja, ponieważ jest zbudowany w tamtym czasie nowy tak zwany Zamek Królewski w Berlinie. No więc do narożnej komnaty w tym Zamku Berlińskim jest nowa koncepcja. Tam umieścimy właśnie ten tak zwany bursztynowy gabinet. W tym momencie już nie są to takie płyty rozstawione wzdłuż ściany, tylko staje się to wystrojem wnętrza całego pomieszczenia. No i okazuje się, że jak zmienia tych rzemieślników, to może też mieć nowe życzenia, więc życzy sobie, żeby jakoś dopasowali te płóciny, które już były rozgrzebane przez Wolframa,
mają ozdobić pomieszczenie, które ma dwoje okien i dwoje drzwi, więc muszą być odpowiednio rozplanowane, żeby pokryć całe ściany. No i najprawdopodobniej gdzieś około śmierci Fryderyka I, to jest prawdopodobnie zarówno Szach i Turał bardzo się spieszą, kiedy widzą, że już przyszła kreska na matyska. Fryderyk I niebawem ma umrzeć, więc szybko kończą to dzieło, no bo jego następca może nie zapłacić, co jest bardzo prawdopodobnie, ponieważ Fryderyk Wilhelm I, jego syn, niezbyt podziela entuzjazm swojego ojca do budowania czegoś tak drogiego, co nawet w jego pamiętnikach możemy przeczytać, że to on uważa to za wariactwo ojca, budowanie czegoś takiego, to kosztuje bajońskie sumy w tamtym czasie. No i właśnie w ten sposób powstanie tak zwany bursztynowy gabinet. No teraz są historie, że podobno Fryderyk lubił palić, też na pewno lubił palić fajkę i to miało być po prostu wystrój jego fajczanego pokoju, gdzie zapraszał jakieś notabli i sobie razem tam pykać wewnątrz tego bursztynowego gabinetu. O właśnie, tutaj jest ta historia, którą opowiedziałem przedtem. Ten bursztynowy gabinet ma powierzchnię około 16 metrów kwadratowych, wysokość płyci, znaczy wysokość do sufitu to jest 4,75 metra, czyli te okładziny tego bursztynowego gabinetu to składają się z dwóch elementów. To jest cokół, który ma 0,85 cm wysokości i te główne płyty, które mają 3,90 cm, co razem daje 4,75, to jest ta wysokość. Czyli tutaj jest właściwie już taka dygresja, że jeżeli ktoś opowiada na przykład, że bursztynowa komnata została ukryta, przewieziona ubotem gdzieś daleko, no to zastanówcie się Państwo, jak coś, co jest długie na 3,90, a jeszcze skrzynia, no to w takim razie na 4 metry co najmniej, jak to można zmieścić przez włas w ubocie, także może sobie już podarujmy historię o ubotach. Tutaj przelecieliśmy właśnie tutaj, a wcześniej było widać, to jest Charlottenburg pod Berlinem, a tu jest Zamek Berliński. Ja specjalnie wybrałem sobie zdjęcie sprzed wojny, kiedy on wyglądał dużo lepiej, bo dzisiaj ten Zamek Berliński też stoi, a jest właściwie atrapą tamtego Zamku Berlińskiego, ponieważ podczas operacji berlińskiej zamek właściwie przestał istnieć. Jak się wzięli w zaluby Rosjanie z Niemcami tam. No i właśnie, teraz dochodzimy do okoliczności historycznych, na jakich to jest. Oczywiście opowiadałem o powstaniu Królestwa Prus, ale w tym czasie pojawia się także inna, nowa jakość w Europie. Pojawia się Rosja. Pojawia się car Piotr I. Tak naprawdę jest olbrzymim reformatorem. To jest człowiek, którego no, ciężko go nawet opisać. To, co zrobił w Rosji, bo jeżeli Królestwo Prus wcześniej no, było w tym, znaczy jako księstwo, oni byli w tej orbicie europejskiej, środkowo czy nawet zachodnioeuropejskiej, natomiast Rosja siedziała gdzieś sobie w swoich lepiankach, zamknięta, odizolowana od całej reszty Europy, chyba że akurat Polacy ich najechali, a jeżeli akurat Polacy nie najeżdżali, to oni z tej Europy nie widzieli nic. W Moskwie znajdowała się tak zwana niemiecka swoboda, gdzie tylko w określonej dzielnicy ci i cudzoziemskie diabły były trzymane. I raptem pojawia się car właśnie Piotr I. Ten Piotr I jest olbrzymim reformatorem. On na siłę, kopniakami i dosłownie ścinając łby przy wszystkim po drodze, wpycha Rosję do Europy. To jest taki wielki was. I to właśnie Piotr I ma, według jednej wersji w 1712, w innej w 1716, zobaczyć tą bursztynową komnatę. Car Piotr I sobie wędruje po całej Europie, jeszcze w czasach, kiedy jest carewiczem, jeździ, zwiedza świat. On jest pod wielkim wpływem Szwajcara, który właśnie zamieszkiwał w niemieckiej swobodzie. On chce zobaczyć szeroki świat i jeździ incognito, nie jako carewicz absolutnie. Zwiedza i ma to zobaczyć, już musi jako car oczywiście, ma zobaczyć tą bursztynową komnatę. I ponoć jest oczarowany. Powiedzmy sobie szczerze, Piotr I lubił działa i lubił okręty. On za bardzo takie durno stojki, mówiąc po rosyjsku, tego się nie obchodziło. On po prostu chciał zbudować potęgę Rosji, a nie. Tylko zauważcie Państwo, on jest jakby promotorem tego zachodu w Rosji. A bursztynowa komnata jest czymś tak wściekle zachodnim, tak przerażająco zachodnim, co dosłownie pluje w tą tradycję starocerkiewną w Rosji, że jest świetnym dla niego nabytkiem. To mu się podoba. To jest tak zachodnie, że już bardziej zachodnie być nie może. Naprawdę nówka. I w 1716 roku car Piotr I, właśnie do cara Piotra I, Fryderyk Wilhelm ma duży interes. Trwa właśnie Wielka Wojna Północna. Tak naprawdę Rosja jest już w tym momencie, no, ugruntowała swoją pozycję po bitwie pod Połtawą, no wiadomo, kto rozdaje karty. Szwedzi, którzy wcześniej rozdawali karty w Europie, tak naprawdę odsuwają się już bardzo małymi króliczkami i wcale nie chcą z Piotrem I za bardzo zadzierać. Już zbliża się pokój. Prusy mają interes do Rosji, po prostu. Większy niż Rosja do Prus w każdym razie. I żeby przypieczętować te wszystkie sojusze, Fryderyk Wilhelm oddaje coś, co tak naprawdę jest dla niego wariactwem jego ojca. Bardzo droga durnostojka, która jest w pałacu w Berlinie.
Piotr I, podoba się Piotrowi I, mówi, dobra, masz, daję mu jeszcze jacht przy okazji. Nie chcesz jacht, to też wiesz, bursztynową komnatę też wiesz. I ta bursztynowa komnata w roku 1717, według rachunków dworskich w Berlinie, jest spakowana w 18 małych i dużych skrzynek i właśnie odbywa podróż. To jest dosyć długa podróż, ponieważ drogą lądową, pamiętajcie Państwo, że w tamtych czasach no, na głupich filmach hollywoodzkich jeździć końmi, wtedy się wołami jeździło, więc wozy, woły zjadą sobie z tego Berlina do portu i z portu w Królewcu, płynie to dalej, przemieszcza się i trafia do Rosji. Natomiast Piotr I najprawdopodobniej nawet nie otwiera tych skrzynek. Bardzo mu się ta durnostojka podobała, natomiast nie miał czasu, bo był zajęty, tak jak mówiłem, działami i okrętami. Więc ona sobie leży w skarbcu. I dopiero, kiedy Piotr I umiera, najprawdopodobniej to się wtedy stało, jego żona, caryca Katarzyna I, otwiera te skrzynki. Jest tutaj pewien taki trop, ponieważ Piotr I akurat interesuje się tą bursztynową komnatą w momencie, kiedy zawiera związek małżeński właśnie z Martą, która potem stała się Katarzyną I. Zaraz będzie o tym zresztą. I moja osobista koncepcja to jest oczywiście domniemywanie, że to był po prostu prezent ślubny. I dlatego po śmierci męża natychmiast otwiera te skrzynie i na początku w pałacu zimowym w Petersburgu to się pojawia, ten bursztynowy gabinet jest jakoś udrapowany, jakoś to jest ustawione, natomiast w tej postaci mniej więcej, w jakiej to przyjechało z Berlina. Caryca Elżbieta, następczyni Katarzyny, przeniosła go parę sal dalej, ten bursztynowy gabinet, on dalej tam jest. Ale w pewnym momencie, kiedy pałac zimowy jest i tak w perspektywie remont, to caryca zdecyduje się przenieść to do carskiego sioła. Ponieważ carskie sioło w tamtym momencie jest budowane przez... Jak byś ty zrobił? Zobacz, to tam są takie duże, wysokie sale. A tu mamy te okładziny. To raz to jakbyś tak, to tak odpowiednio zaaranżował. Pamiętajmy, że to było mniej więcej długość tego 16 metrów kwadratowych. Natomiast tutaj w carskim siole to pomieszczenie ma ponad, to jest mniej więcej kwadrat 10 na 10. Więc no, z o wiele wyższymi sufitami, więc trzeba coś zrobić. Rastrelli to właściwie od nowa projektuje. On bierze ten złom czekoladowy, który przyjechał sobie z Berlina, który stał potem w Pałacu Zimowym i zaczyna to przekomponowywać. Przede wszystkim zamawia 24 weneckie lustra, które jakby przedzielają te poszczególne płyciny, ale także odpowiednio aranżuje sufity, dodaje masę elementów zdobniczych. O właśnie, tutaj mamy tą historię. To tutaj widzimy mniej więcej, jak to w carskim siole wyglądało ostateczne dzieło Rastrellego. I to trwa bardzo długo, słuchajcie, bo tak naprawdę bursztynowa komnata, taka ostateczna wersja, to już za carycy Katarzyny Wielkiej. Także około 1790 roku możemy mówić, że to już jest skończone. Rastrelli kończy robotę teoretycznie w 1760, natomiast jako architekt. Ale cały czas trwają prace. Niejacy Rogenbokowie, gdańscy rzemieślnicy, bursztyniarscy przy tym pracują na pełnych obrotach, ponieważ no, Rastrelli to tylko zaprojektował, tak samo jak Schlüter zaprojektował tamten bursztynowy gabinet. Natomiast no, tutaj największy wkład mają właśnie ci bursztynnicy no, i są to bursztynnicy z Prus. I powstaje mniej więcej coś takiego, tu wszystko jest zorganizowane, zaprojektowane, jest w nowym stylu rokokowym, modnym wtedy. To ma być po prostu, ma zadziwiać, pokazywać, jaka jest wielka potęga cara. Bo pamiętajmy, to jest caryca Katarzyna Wielka. To jest nie byle kto. Ona tak naprawdę, no, tak powiem parafrazując, poselstwo paryskie jej stopy liże dosłownie. Wszyscy się jej boją, ona naprawdę trzyma całą Europę w tamtym momencie za, nieważne. I caryca chce coś pokazać, coś zamanifestować i to jest na miarę tego nowego imperium, które się pojawia, które zapoczątkował Piotr I, a caryca tak naprawdę dokończyła to dzieło. No, czasy caryce Katarzyny to tak naprawdę czasy największej potęgi Rosji. No, nie ma co ukrywać. No, na nas się odbiło, ale trudno. No, musimy przyznać, że dla nich to były złote czasy. To złota właściwie bursztynowe, jak widać. I także tutaj w tym etapie możemy mówić najpierw o bursztynowym gabinecie, mniej więcej tam gdzieś tam w latach 1709, powiedzmy 1713, a rokiem 1750, kiedy ta bursztynowa komnata z pałacu zimowego się przynosi do carskiego sioła, a potem też w bursztynowym gabinecie, przepraszam, i w bursztynowej komnacie w latach 1755-1900, załóżmy teraz roboczo. Czyli mamy dwa zjawiska. Jeden bursztynowy gabinet,
który wyszedł z tych parawanów, a potem dopiero powstaje bursztynowa komnata jako taka, którą znamy. I zobaczcie Państwo, ta bursztynowa komnata to są nie tylko te płyciny. Widzicie, nawet widać te lustra weneckie, kilka z tych 24. One to przedzielają, te wszystkie elementy, one są dodane przez Rastrellego. Tak samo tutaj u góry te sztukaterie, to wszystko jest dodane, te gzymsy. Większe rzeczy są dodane, plus durmostojki. Te wszystkie szafeczko, komutki, kandelabry, krzesła i tak dalej, to wszystko jest w zupełnie nowym stylu zaaranżowane przez Rastrellego. Czyli na bazie jakichś, powiedzmy, elementów tego bursztynowego gabinetu powstaje właściwa bursztynowa komnata, zupełnie nowa jakość. To mówimy o dwóch różnych rzeczach tak naprawdę, z czego pierwsza rzeczywiście powstała, druga powstała z tej pierwszej, aczkolwiek no, niewiele to ma wspólnego. Tutaj, o właśnie, bardzo ciekawa historia, to jest mój ulubiony Schlüter. Legendy o zabierzemy się za pierwszą legendę o bursztynowej komnacie. Jest taka legenda, że Schlüter, jak on był architektem, że on miał wpaść w niełaskę króla Prus za to, że niewłaściwie zbudował bursztynową komnatę. On nie miał projektować, tylko nie obchodziło, jakiego kleju bursztyniarze używają, to naprawdę była brocha bursztyniarzy. O co chodziło? On rzeczywiście wpadł niełaskę, a za co? Bo najpierw się okazało, że wieża 100-metrowa zamku berlińskiego, który projektował, trzeba było ją rozebrać, bo groziła zamaleniem. Ale może Fryderyk I by jakoś to zapomniał swojemu nadwornemu architektowi. Ale potem jak w Frauenwalde zawaliła się ściana wskutek osunięcia ziemi w pałacu królewskim, to niestety Schlüter musiał szukać roboty u cara Piotra I przy budowie Sankt Petersburga. I to na tym polega to przekleństwo bursztynowej komnaty i ten straszny los Schlütera, architekta. On naprawdę to nie za bursztynową komnatę został wygnany, to za dwie wtopy budowlane i to naprawdę w dużym stylu, bo rozbieranie 100-metrowej wieży berlińskiego to był naprawdę problem i władca się trochę na niego wkurzył. Tutaj pisze właśnie o Fryderyku Wilhelmie, tutaj jest jego zresztą podobizna. On podarował utropienie. Utropienie złe wspomnienie po swoim starym. On ma zupełnie nowe plany. On mu to dał, dobra, zabierz to. Nie, z moich oczu, ja tego nie chcę widzieć. Tak wszystko na to wskazuje. On przy okazji upiekł dwie pszczoły na jednym ogniu. Pozbył się czegoś zupełnie mu niepotrzebnego. A po drugie, dzięki właśnie tej odpowiedniej polityce podarków dla Piotra I, udało mu się tak naprawdę w roku 1721 ostatecznie Prusy wzbogacają się o Pomorze Szczecińskie. Dobry interes moim zdaniem. Za powiedzmy taką durnostojką, wartą nawet miliardy, to i tak zdobycie tak dużej dzielnicy, przyłączenie do swojego świeżo powstałego państwa, no to jest sukces. Tutaj mamy zapis z pamiętnika córki Fryderyka Wilhelma I, Zofii Wilhelminy Hohenzollern. Usilne prośby ojca, prośby Piotra Wielkiego skłoniły ojca, mimo niechęci i żalu, do podarowania ojcarowi unikatowego dzieła, na którego wykonanie Fryderyk I włożył ogromne sumy. Czyli już to jest przygana, że te olbrzymie sumy i że on tam oddał, to się córce chyba nie podobało, ale chyba stary wiedział lepiej. Tak mi się wydaje, że zrobił bardzo dobry interes. Ja na jego miejscu zrobiłbym dokładnie to samo. No właśnie, tutaj to, co mówiłem, dlaczego Piotr I mógłby to chcieć. Najprostsze, to no, profil psychologiczny cara Piotra I jest bardzo prosty. Ten człowiek chce zerwać z tym, no powiedzmy sobie szczerze, ciemnogrodem w Rosji, no bo to inaczej tego nie można nazwać. I z tych pobudek właśnie Piotr I, to jest bardzo fajny ten obraz, który przedstawia rzeź strzelców, o której zaraz będzie, bo opowiem jeszcze o jednej postaci z tamtego okresu, właśnie o dwóch postaciach, no właśnie, to mamy właśnie Praczkę. Praczka u góry, ale na dole mamy Carycę, no co wiąże te dwie postaci, no to jest jedna i ta sama postać tak naprawdę. Mówimy tutaj o Marcie niejakiej Skowrońskiej, która stała się tak naprawdę Carycą Rosji. To też pokazuje, jakim reformatorem był Piotr I. Piotr I otoczył się osobami, w większości, które kompletnie nie miały nic wspólnego z bojarami, szlachtą rosyjską. On właśnie, bo przede wszystkim on im ufał. Marta Skowrońska urodziła się, no z nazwiska, też tak się podejrzewa, córka Samuela Skowrońskiego, niejakiego. Dziewczyna z Kurlandii, prosta dziewczyna, która potem no, przechodziła różne koleje losu, bo też różne koleje losu Kurlandia wtedy przechodziła. W każdym razie w efekcie stała się od tej, powiedzmy, dziewki z Kurlandii przez Praczkę w garnizonie po szwedzkim, aż po kochankę Aleksandra Mięszykowa. O tej postaci za chwilę będzie. Od 702 roku jest metresą Aleksandra Mięszykowa, który ją z kolei oddał, nie wiem, no musiała coś specjalnego mieć w sobie. Chyba. Tu jest ta pani, no wtedy widała piękna, był inny, także kurczę, że tam w porządku.
Ta pani musiała mieć coś w sobie, ponieważ no, tutaj Mięczykow, który był jakby lewą ręką, zaraz powiem dlaczego lewą ręką cara Piotra I, przekazał tą pałę, tą, nie, tą pannę, już nie właściwie nie pannę, tylko panią, przekazał ją swojemu carowi, Piotrowi I, i on tak się w niej zakochał, że aż uczynił ją carycą. Także to jest to kariera, o której chyba każda pani marzy, żeby dosłownie z praczki stać się carycą. No tutaj właśnie Katarzynie alias Marcie się tak udało. Katarzyna I, ona przyjęła prawosławie, oczywiście to była coś, czego Władysław na przykład IV nie zrobił. Może też by został carem. I to jest taka historia, która właśnie, ona 1724 roku zostaje cesarzową. Chwilę później umiera Piotr I i ona przez chwilę jest carycą. Natomiast z nią związana jest druga postać, o której już wspomniałem, niejaki Mięczykow. No to jest bardzo fajna historia, słuchajcie, to muszę opowiedzieć, bo to kurde, car Piotr I, jest taki był w ogóle zwyczaj, bardzo mądry zresztą zwyczaj w Rosji carskiej, że ten młody carewicz, on miał zakładać coś takiego, co się nazywało potieszne wojsko. O co chodziło? Że on jako młody chłopaczek, jeszcze taki tam niedorostek, się otaczał synami bojarów. Z reguły to wybierano z grupy synów bojarów. On miał się otoczyć taką swoją, założyć drużynę, której był kapitanem. To było potieszne wojsko, czyli zabawowe wojsko po naszemu, powiedzmy. I oni mieli się z nim razem bawić. On miał ich sobie dobierać, którzy by mi nie pasowali, to kopa w tyłek. I w końcu miałby tą swoją gwardię przybocznych ludzi, z którymi potem on mógłby zacząć rządy już w państwie. I oczywiście car Piotr I miał też takie swoje potieszne wojsko, tylko że zaczął je musztrować według obcego autoramentu pod wpływem właśnie tego swojego kolegi Szwajcara, pod którego był olbrzymim wpływem. No i tutaj właśnie ta postać tego Szwajcara, Lefort się nazywał, Franz, spowodowała, że ten Lefort według legendy, no może nawet nie według legendy, przeprowadził mnie do normalnego ulicznika z ulicy Moskiewskiej, który zajmował się różnymi drobnymi rozbojami, handlem, no co tam się dało zrobić. I jakoś Piotr I zaiskrzyło między tymi dwoma. Nie wiem, czy Lefort dostrzegł w Mięczykowie jakieś nadzieje, czy też Piotrowi I przypadł do gustu, bo lubili razem popić, nie wiadomo, w każdym razie polubili się chłopaki bardzo. Potem, kiedy Piotr I wyjeżdżał na te poselstwa incognito zwiedzać Europę, no oczywiście jeździł właśnie z Mięczykowem. I kiedy już został carem Piotr I, Mięczykow dalej był przy nim. I kiedy wybrał się na kolejną wyprawę, okazało się, kiedy już był carem, w 1798 roku, okazało się, że... 1698, przepraszam. Okazało się, że w Moskwie wybuchł bunt. Bunt strzelców. Zresztą tych strzelców, którzy służyli wcześniej Piotrowi w jego wyprawach. No, z reguły wojsko, dla którego kończy się wojna, zaczyna sprawiać problemy, a to wykorzystali konserwatywni przeciwnicy Piotra I. I Piotr I wziął Mięczykowa za habety i w rekordowym czasie wtedy, w 2 tygodnie, w konia dojechali do Moskwy. Całe to powstanie zostało stłumione. Car Piotr postanowił pokazać, jak się rozprawia z buntownikami i sam, no, według legendy, osobiście miał chyba ze 40 ściąć. Mięczykow też się zabrał za topór i ścinał wszystkich radośnie, za co Piotr I od tamtego czasu tak naprawdę jego najbardziej zaufanym, oprócz oczywiście Leforta, który umiera niestety rok później, był jego najbardziej zaufanym człowiekiem. Piotr I po śmierci Leforta, rok później właśnie, w 1699 roku miał powiedzieć, że została mu już tylko jedna ręka, złodziejska, ale pewna. Dlatego lewa mówię, bo lewa ręka to jest nazywana ręką złodziejską, więc bardziej Piotrowi... To znaczy oczywiście, że Mięczykow na pewno miał masę za uszami, ale chodziło bardziej Piotrowi I pisząc, że złodziejska o lewą ręką, niż o to, że sugerował, że Mięczykow kradnie. No bo kradł oczywiście, to tam łapówkarstwo w tamtym czasie w Rosji do dzisiaj się właściwie nie zmieniło, więc... I co? I Mięczykow, kiedy Piotr I umiera, to Mięczykow w ogóle w czasie życia, o Jezu, on właściwie to miał wszystko. Kiedy Piotr I umarł, on jako regent rządził Rosją. Nawet nazwano go półcarem tak zwanym. On rządzi zamiast tak naprawdę Katarzyny I. Katarzyna I jest jego kochanką, prawdopodobnie wtedy wraca do niego. No i wszyscy bojarzy czekają tylko, aż Katarzyna się przekręci, no bo ona jest carycą. I kiedy już rzeczywiście zmarła caryca, to bardzo szybko został pozbawiony wszystkich urzędów, tytułów. On miał 6 miast, jego majątek był obliczany na jakieś miliony, dosłownie. No, był właścicielem całej Rosji. Z dnia na dzień został wygnany do Bieryzowa. Tam zmarł z tych wszystkich smutków niebawem, bo już, no, może mu nawet pomogli, bo był zbyt potężną postacią Rosji. Także on też był związany z tym jakby bursztynową komnatą, ponieważ to właśnie w
czasie, kiedy już odszedł Piotr I, a Katarzyna zaczęła rządzić, to właśnie ta bursztynowa komnata po raz pierwszy zaczyna, znaczy właśnie bursztynowy gabinet wychodzi z tych skrzyń, jest udrapowany. To tutaj właśnie jest taka iluminacja, karykatura z epoki pokazująca, jak Piotr I obcina bojarom brody, to właśnie były to jego, to jest symbol jego jakby reform, które wprowadził w Rosji, no bo te reformy szły bardzo, bardzo daleko. Nie tylko o to chodziło, o to obcinanie tych tradycyjnych bojarskich bród, ale po prostu europeizację Rosji. No i właśnie, od czasów właściwie carycy Katarzyny Wielkiej, no dokładnie tam od tego 1790 roku, kiedy no można przyjąć, że ta bursztynowa komnata już jest tą bursztynową komnatą, jaką znamy, Eślus, ona jest integralną częścią carskiego sioła. Ona tam po prostu jest elementem jej wystroju, ktokolwiek tam może wejść, bo w tamtych czasach mało kto tam może wejść, przynajmniej z gminy, to może ją sobie obejrzeć, podziwiać. Ona sławi Rosję, natomiast chwałę Rosji. Natomiast to jest jedna sprawa, że ta bursztynowa komnata, ona wymaga ciągłych remontów. Bursztyn no, jest materiałem, który w warunkach atmosferycznych normalnych takich on po prostu wietrzeje. Więc cały czas tam, szczególnie rodzina Roggenbuchów, cały czas prowadzi tam kolejne renowacje, remonty. Ciągle elementy są doklejane, dokręcane, coś tam odpadnie, coś się złamie, nie wiem, jakiś pijany książę się uderzy w płócinę, więc to trzeba cały czas naprawiać. Serwisy są cały czas robione. W roku 1833 jest jeden duży remont już, czyli tak naprawdę 43 lata po oddaniu tej bursztynowej komnaty. Potem w roku 1893-97, czyli w przededniu, właściwie już niedługo przed pierwszą wojną światową. Co? Wybucha pierwsza wojna światowa, jest rewolucja październikowa, rewolucjoniści, no, komisarze ludowi zabezpieczają teren, ogólnie carskie sioło jest uznane za dobro ludowe i tak naprawdę tej bursztynowej komnacie za bardzo nic się nie dzieje, no przynajmniej w jakiś takich, w tym bardzo złym znaczeniu. Oczywiście jest ten obiekt raczej zapomniany w tamtych czasach, natomiast jest utrzymywany, historycy sztuki no, stoją na jego straży. I nawet jest przeprowadzony remont w latach 33-35, ale bardziej jest to chyba łatanie tak zwanego syfa za pomocą pudru. Ale na rok 1941, na jesień, jest zaplanowana taka naprawdę duża robota. Firma Stumpf Danzig, niemiecka firma, Rosjanie się z nią dogadali, nawet już firma Stumpf dostała dużo różnych takich szkatułek, jakichś drobniejszych elementów bursztynowej komnaty do zakonserwowania od Rosjan. Prawdopodobnie, żeby zrobili próbkę jakąś, żeby pokazali swoje umiejętności. No i to wychodzi pozytywnie, więc Rosjanie już poważnie rozmawiają z firmą Stumpf, dla której to jest oczywiście prestiżowe, no bo remont bursztynowej komnaty, renowacja bursztynowej komnaty, no to dla takiej bursztyniarskiej firmy, jednej z największych wtedy na wybrzeżu, no to jest poważna sprawa. No ale niestety, gadnijcie Państwo, co się stało. No właśnie, tak, rozpoczyna się operacja Barbarossa. Rosjanie są kompletnie zaskoczeni tym, co się stało. Armia Czerwona, która była raczej przygotowana do ataku niż do obrony, tutaj właśnie. Dlatego jest nawet zdjęcie BTK, radzieckiego czołgu szybkiego. Nie są kompletnie przygotowani, cofają się, ale to tempo wycofania nie jest tak szybkie. Powiedzmy sobie szczerze, Niemcy docierają w połowie września dopiero pod carskie sioło. O carskie sioło toczą się długie walki. Tak naprawdę Rosjanie nie oddają tak po prostu carskiego sioła. To są walki już na przedpolach Leningradu. Leningradu, który no, jest miastem Gorad Giroj, 900 słynne dni Leningradu. On naprawdę nigdy nie podarowało Niemcom i cały czas się broniło. Więc tutaj też walki są zażarte. I Rosjanie, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że Rosjanie rozpoczęli ewakuację przynajmniej najważniejszych zabytków z carskiego sioła. Natomiast konserwatorzy zabytków, które tam przysłali Rosjanie, bo nie przysłali byle kogo, kiedy zobaczyli tą bursztynową komnatę, oni ją znali doskonale. Oni podjęli decyzję, żeby tego nie zabierać stamtąd, ponieważ demontaż niektórych elementów, które dałoby się zdemontować, zająłby bardzo dużo czasu, a po drugie był związany ze zniszczeniem tak naprawdę tak zwanej bursztynowej komnaty. Ponieważ bursztynowa komnata to było pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze, w której były różne ozdoby, w różny sposób przytwierdzone do ścian, z których no, powiedzmy krzesełka można by było zabrać, ale potem dalej zaczęłyby się schody. Ona wymagała już renowacji. Miał być remont zrobiony właśnie w 1941 roku. Więc podjęto decyzję, żeby to jednak zostawić. Czyli tak naprawdę Rosjanie zrobili to prawdopodobnie z historycznej sztuki rosyjskiej, z miłości do tego zabytku, a nie z, woleli go zostawić, okleili go tylko papierem, tak jak okleja się szyby podczas bombardowania, przed bombardowaniem, żeby po prostu to nie popękało. Okleili to papierem, no i tutaj mamy, Niemcy wchodzą do carskiego sioła w końcu, niemieckie wojsko, i to jest gdzieś tam mniej więcej 17 września 1945 roku. O właśnie. I tutaj... 41, przepraszam najmocniej, już jestem w 45. Dziękuję bardzo. I tutaj zdjęcie carskiego sioła w 41 roku.
Nie wiem, czy to zdjęcie jest wykonane jeszcze w czasie, kiedy tam byli Rosjanie, czy już kiedy byli Niemcy. No raczej wygląda, że chyba już są Niemcy, ponieważ no, ten plac wygląda jakoś tak trochę dziwnie. On tam jednak mimo wszystko były zawsze trawniki i tak dalej. Mimo tego, że to było trochę takie no, na uboczu i zapomniane, aczkolwiek tam wygląda, że tu ślady jakiegoś bałaganu, ponieważ sam pałac w Sassnitzsiole za bardzo nie ucierpiał. Został trafiony jednym oczywiście, to jest relacja niemieckiego oficera. Co widział w carskim siole, kiedy do niego przyszedł? Jeszcze przed tą całą awanturą z ewakuacją bursztynowej komnaty, czy uratowaniem tak zwanym bursztynowej komnaty. Carskie sioło jest niemal niezniszczone, gdyż zostało tylko raz trafione pociskiem artyleryjskim. Rosjanie nie zdołali ewakuować wszystkich dzieł sztuki. Podłogi są pokryte piaskiem, a wazy z chińskiej porcelany są wypełnione wodą. Niemcy nie dbają o meble i można zobaczyć żołnierzy śpiących z brudnymi buciorami na zabytkowych meblach. W końcu dotarłem do bursztynowej komnaty. Ściany pokryte są cienkim papierem. Widziałem dwóch żołnierzy zdzierających papier ze ścian. Odsłonili połyskującą bursztynową ramę obrazu. Kiedy chcieli za pomocą kolb karabinów wziąć sobie pamiątki ze ścian, powstrzymałem ich. Następnego dnia bursztynowa komnata wyglądała na jeszcze bardziej zdewastowaną. Zdarto więcej papieru i odłamano więcej elementów. To jest relacja, która no, gdzieś tam powiedzmy w drugiej połowie września, czyli no, pewnie na samym początku tej drogi bursztynowej komnaty do Królewca nastąpiła. To pisał niemiecki oficer, raczej kurczę, no. Raczej no, o swojej armii własnej, gdyby mógł, napisałby dobrze, a w tym przypadku raczej możemy polegać na jego zdaniu. Zresztą będą jeszcze inne dowody na tą dewastację bursztynowej komnaty właśnie przez niemieckie żołdactwo, a nie przez Rosjan, o dziwo. No bo podstawowa legenda kolejna, dlaczego Rosjanie zostawili bursztynową komnatę w carskim siole, bo mieli bałagan, przykładowo, przecież Rosjanie mają zawsze bałagan. No. Za nami ręce opadają, no, to był dla Rosjan, to był ich skarb, tak naprawdę to było ich dziedzictwo kulturowe, to było dzieło rastrellego dla carycy, czy to będzie Elżbieta I, czy Katarzyna II, wszystko jedno, w każdym razie to było ich dzieło, to nie było wcale dzieło Niemców. I tutaj, kiedy to wojsko wchodzi, tak naprawdę przez 2 tygodnie siedzą tam żołnierze i nikt się tym za bardzo nie interesuje. Jakieś ruchy zaczynają się dopiero w październiku. I tutaj mamy dwie postacie, kapitan dr Pengsen i rotmistrz dr Graf Ernst Otto zu Solms-Laubach. No musiałem to przeczytać i w życiu tego nie zapamiętam. Oni są najwyraźniej tych dwóch oficerów, obydwaj są doktorami, no, są historykami sztuki. Oni się pojawiają i oni zgłaszają do dowództwa grupy armii, że coś takiego jest w carskim siole. Dopiero oni, czyli był potrzebny pretekst, był potrzebne jakieś pismo, żeby ta machina poszła w ruch. A karty już zostały rozdane dawno pod stołem. Tak naprawdę niejaki Kühler, dowódca grupy armii, który tam właśnie pod Leningrad podszedł, on jest kumplem, on jest Prusakiem, też pochodzi z Prus Wschodnich i jest kolegą niejakiego Erika Kocha. Obawiam się, że oni już to po prostu z góry ukartowali. Jest wielka nagonka, znaczy wielka kampania prasowa, że ona jest właśnie ta bursztynowa komnata ratowana przez niemieckich warnach, że trzeba to stamtąd zabrać, bo to jest dzieło bursztynników z Prus Wschodnich. To jest ten bursztynowy gabinet zamku Fryderyka przecież pierwszego. Halo, musimy to zabrać. I tutaj mamy właśnie podjęto decyzję o demontażu komnaty. 6 żołnierzy, 1 podoficer, saperzy budowlani dokładnie, w ciągu 36 godzin, niemiecka gazeta głosi, zdemontowali to. No to coś, co wydaje się, że po prostu historycy sztuki rosyjscy powiedzieli, nie ruszajmy tego, boimy się. To 6 rzeźbich saperów z łomami, oni raczej mosty pontonowe stawiali zwykle, a tutaj trzeba było rozebrać dzieło rastrellego, rokokowe z XVIII wieku. Ale dali radę chłopaki. Na pewno zrobili bardzo dobre skrzynie, bo te skrzynie będą się wielokrotnie w tej historii pojawiać. Te skrzynie, których przewieziono tą bursztynową komnatę za pomocą 18 ciężarówek, które załatwił Erich Koch jako Gauleiter Prus, one jadą z tego carskiego sioła aż do Królewca. No wyobraźcie sobie te bezdroża, no jednak w Rosji te drogi nie były za dobre. Jak to sobie jedzie i jeszcze ci saperzy, że najpierw ci saperzy z tymi łomami pakują to w te skrzynki, które zrobili bardzo dużo. Trzeba przyznać saperzy, na pewno w skrzynkach byli dobrzy. Gdyby poprzestali na robieniu skrzynek, może wszystko by było okej. I oni to wiozą aż do Gauleitera. 27 skrzyn podobno to mieściło. I no tu mamy dzienniki 50. Korpusu Wehrmachtu. I tutaj mamy zapisy dotyczące bursztynowej komnaty, czyli tam 10 października 1941 rozkazał właśnie tutaj o rotmistrz Graf Solms, przepraszam, z kolegą potem 14 października. O, tutaj znowu organizują ewakuację zdobytych dzieł sztuki, tych dwóch naszych przyjemniaczków, a 16 października jest już wszystko spakowane w skrzyniach. Czyli nawet by się zgadzało, że 36 godzin by było, bo chłopaki oczywiście to było 36 godzin, ale nie tak, że ci saperzy to sobie 36 godzin tam, nie wiem, z czerwonymi gałkami ocznymi to rozbierali, ręce im opadały, a potem palili papierosy i jeszcze pili wódkę przy okazji, także naprawdę ubaw po pachy.
No, to było naprawdę... No właśnie. I tutaj, a właśnie, mamy tą długą drogę z tego cesarskiego sioła do Królewca. Wiozą to żołnierze, eskortuje, no bo to jest teren jednak w dalszym ciągu przefrontowy i no, teren walk. Więc wiezie to wojsko, no i w 1997 roku taka właśnie mozaika wyskoczyła na rynku antykwarycznym w Niemczech. No się okazało, że to jest jedna z mozaik Zociego, które ozdobiły właśnie bursztynową komnatę w cesarskim siole. Kiedy niemiecka policja zaczęła świecić lampami rodzinie, która oddała to do domu antykwarycznego, przyznali, że to jest pamiątka po dziadzi, a dziadzia był oficerem w kolumnie transportowej Wehrmachtu. Wiemy, skąd to się wzięło. Także takie teorie, że ta bursztynowa komnata ktoś ma całą i wyprzedaje po kawałku, no to możemy między bajki włożyć. To jest jedno z trofeów wojennych, a sądząc po tym poprzednim opisie tego oficera, który wchodzi do cesarskiego sioła, widzi tych żołnierzy, co kolbami próbują coś tam sobie urwać, to na pewno jeszcze w chlebakach różnych niemieckich żołnierzy znalazło się tego dużo. Tym bardziej, że tam pod akurat cesarskie sioło podeszły pułki akurat pruskie. Także chłopaki z Prus wschodnich, oni doskonale wiedzieli, co to jest bursztyn. więc chlebaki się napełniały natychmiast, oni znali jego wartość, gdyby pochodzili z innych części Niemiec, może mogliby się nie skapnąć. To taka dygresja, że na przykład na Mierzei Wiślanej, kiedy przyjechali pierwsi osadnicy gdzieś za Buga, zostali domy po Niemcach. No i tam były piwnice, a w piwnicach czasami zdarzało się, że znajdowali dziwne worki z jakimiś dziwnymi bryłkami czegoś, co było dosyć lekkie, ale świetnie paliło się w piecu. Podejrzewam, że jakby inne pułki tam przyszły, to może by tym napalili w piecu. No i co? I bursztynowa komnata przyjeżdża w końcu triumfalnie do Królewca, o czym Gazeta Królewiecka 13 listopada triumfalnie 1941 roku, że tutaj właśnie przyjechała Königsberger Allgemeine Zeitung. Jest artykuł, że wyratowana przez Wehrmacht przyjeżdża bursztynowa komnata, jest naprawdę super. Się okazuje, że kiedy Rode już on chwilę rozpakowuje te skrzynie, patrzy, co tam w ogóle w środku jest, to się okazuje, że chłopaki zapomnieli drzwi do bursztynowej komnaty, więc tutaj jest opis, jak właśnie, jak do szefa armii, 18 armii, majora Pieczmana, 13 stycznia 1942 roku prosił go o brakujące drzwi. One są dowiezione z pociągiem szpitalnym bardzo szybko, bo już 25 stycznia 1942 roku. I co się dzieje? No ta bursztynowa komnata, właśnie, już w marcu 1942 roku, czyli tak naprawdę no, dwa miesiące po tym, jak te drzwi przyjechały, już jest na widok publiczny. W sali numer 37 zamku Królewieckiego na trzecim piętrze ta bursztynowa komnata jest eksponowana. No i tutaj nawet Rode sobie pozwolił napisać o tym artykuł w piśmie Panteon, rocznik 41-42. Jest artykuł właśnie o bursztynowej komnacie i to zdjęcie już pokazuje bursztynową komnatę właśnie w Królewcu wyeksponowaną. Natomiast pomieszczenie jest dużo za małe, więc trzeba zrezygnować z części lustrej. Luster jest za niskie, więc trzeba zrezygnować też z góry i ogólnie z wielu rzeczy trzeba zrezygnować. No ale jakoś to tam powiedzmy, że udało się im udrapować, ale już Rode coś przebąkuje w tym artykule w Panteonie, że on by tak wrócił najchętniej do tego bursztynowego gabinetu, który jest prawdziwie niemiecki, a nie jakiś tam włosko-ruski, jakiś nie wiadomo co. Czyli już chyba sobie, no, jak obejrzał sobie te skrzynie, to chyba zobaczył, co tam w środku jest i jaki stopień zniszczenia to reprezentuje. Jeżeli tutaj przyjrzymy się, ja tutaj Państwu przybliżę, bo to jest też tego artykułu właśnie w Panteonie, który pokazuje ten stan właśnie w 1942 roku bursztynowej, elementu bursztynowej komnaty, jak tutaj zbliżę. Zobaczcie Państwo, to jest jedno ze zbliżeń. Jeżeli zobaczycie tutaj, to są wszędzie ślady po kleju. Cała bursztynowa komnata to były płyciny takie, znaczy płyty ze sklejki, na które przeszlifowane od spodu bursztyn przyklejano na żywicę, po czym te bryłki były z góry całe szlifowane, tworząc takie płaskie powierzchnie z wielu bryłek wyszlifowanych bursztynu, po czym do tego dowalało się dekory. No, że bryłka bursztynu średnio, no taka duża nawet, jest gdzieś tej wielkości, no zdarzają się większe oczywiście, no, ale tak średnio będzie gdzieś taka, no to te dekory są stosunkowo małe, nie? I musi ich być tam dziesiątki tysięcy. Więc ten dekor jest fajny, bo za magnetem sobie podważyć, wyciągnąć i tutaj widać właśnie ten efekt. Fajnie ten, bo to jest już jedna z tych mozaik. Zobaczcie, ona jest taka lekko, kurczę, zawaniacko przekrzywiona w ogóle, to jest zdjęcie do artykułu, no więc wygląda to, na pierwszy rzut oka wygląda fajnie, ale jeżeli człowiek się zaczyna przyglądać, ja mam to w wersji w ogóle PDF, która jest jeszcze lepszej jakości, jakbyśmy to z ojcem zbliżyli, na to spojrzeliśmy, obawiam się, że Rode, jak odpakował te skrzynie, się spojrzał na to, to się skonsultował z kimś, bo zaraz będę opowiadali o jego fachowości, jeżeli chodzi o bursztyn w ogóle Rodego, to myślę, że jeżeli ktoś mi podpowiedział, to ja jako bursztynnik muszę powiedzieć, że jeżeli to wszystko wyglądało tak jak to tutaj, to taniej byłoby zrobić bursztynową komnatę na nowo, niż próbować tą bursztynową komnatę reanimować. No i właśnie... Bardzo proszę wykonali zdjęcie najlepiej zachowanej płóciny.
No prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie, bo byłbym głupi, gdybym zrobił zdjęcie. I tutaj mamy na tego dowód. Tutaj mamy niejaki Hans Hunsdorfer, kapitan Wehrmachtu, przyjeżdża sobie na urlop do Królewca w 1942 roku latem. No i nie ma co robić pewnie, no pewnie tam mu akurat kolej przyjechała, no i idzie sobie do Muzeum Miejskiego, patrzy, a tam jest taki afisz, bursztynowa komnata wyratowana przez niemieckie wojsko, dzisiaj do obejrzenia. No to idzie, no co, kurczę, idzie. I to jest jego opis. Podczas mego pierwszego urlopu na froncie latem 1942 roku odwiedziłem Królewieckie Muzeum Zamkowe i przeczytałem: słynna bursztynowa komnata uratowana przez niemieckie wojsko do obejrzenia. Nie mogłem tego przegapić. Tyle, że ta wyratowana komnata, w cudzysłowie wyratowana, pisze dokładnie Hunsdorfer, nie mogłem tego przegapić, tyle, że ta wyratowana komnata okazała się nędzną ruiną dawnej chwały. Nie zobaczyłem żadnej nieuszkodzonej rzeźby. To wielkie dzieło sztuki zostało przez głupotę i niedbalstwo skazane na zagładę. No myślę, że to jest kolejny niemiecki oficer. To nie jest Rosjanin, to nie jest Polak, to ktoś, kto może Niemców nie lubić. Nie, to jest Niemiec, on raczej lubi Niemców. Jeżeli on tak już pisze, no myślę, że coś w tym jest, tym bardziej analizując te właśnie zdjęcia, najlepsze pewnie zdjęcia, tak jak Robert trafnie zauważył, bursztynowej komnaty, które zostały wtedy wykonane. I tutaj, o, to jest, aha, bo jeszcze ten sam artykuł RODO opublikował w piśmie Die Kunst für alle, ale także właśnie w tym słynnym Panteonie, także to jest właśnie ten sam artykuł z tymi samymi ilustracjami. I tutaj, no rzeczywiście, tak jak mówiłem, że żołnierzom brakowało finezji, natomiast jest oskarżenie pewne pod adresem RODO'ego, jako dyrektora muzeum, że w ogóle zdecydował się to coś wystawić na widok publiczny. Tu chodzi o grę polityczną, tu chodzi bardziej o taką, powiedzmy, układ pomiędzy Erichem Kochem, który to załatwił. Załatwił sobie fajną zabawkę, gdzieś spod nosa oczywiście słynnego Rosenberga, wyciągnął to za pomocą swoich znajomości z Prus Wschodnich, szarpnął to, zanim ktokolwiek się zorientował, to Koch już to miał u siebie i grał wszystkim na nosie. A o Kochu będzie zaraz, także wytłumaczę, dlaczego on sobie mógłby na to pozwolić. Po prostu była zasadą na wydrę. Już było u niego w Królewcu, a teraz mi coś zróbcie. Ale trzeba było to pokazać. Pokazać, że uratowaliśmy bursztynową komnatę, więc na RODO po prostu uległ presji, że to trzeba natychmiast wystawić, pokazać, że my się tym zajęliśmy, bo jak gdzieś to schowamy, to będą podejrzenia, że pewnie ukradliśmy. Więc trzeba to na szybko wystawić. I tutaj no, postawa RODO'ego, że albo był po prostu figurantem, marionetką, albo karierowiczem, wyczuł koniunkturę i zrobił to, co mu kazano. Ponieważ no, absolutnie nie licuje to jakby z tym no, powiedzmy jego stażem jako historyka sztuki, bo niewątpliwie historykiem sztuki był, tylko właśnie w wielu artykułach, no to do nas do znudzenia prasowe opisuje się RODO'ego jako wielkiego specjalistę od bursztynu, w ogóle to największy nie na świecie w ogóle, to on był w ogóle największy, on bezapelacyjnie, słuchajcie, ja sprawdziłem jego dorobek naukowy. No czy pisał dużo, Sorbonę kończył, no wszystko fajnie, tylko o instrumentach muzycznych z XVIII wieku sobie pisał. Przed tym, zanim bursztynowa komnata dostała się w jego ręce, on napisał jeden artykuł, jedną książkę o bursztynie, o rzemiośle bursztynowym w 1937 roku. Ta książka ma 83 strony, z tego 40 stron to są plansze. Tak naprawdę to jest inwentaryzacja muzeum, które objął i zabytków, które się tam znajdowały. I potem już jak bursztynową komnatę ma, to pisze no, jeden artykuł razy dwa, no bo to w dwóch czasopismach opublikował ten sam. I o taką broszurkę na 40 stron, tą broszurkę mam tutaj, trzymam w ręku, bo mój brat ma ją w kolekcji swojej, bo ta 83-stronicowa książka kosztuje chyba 300 czy 400 euro obecnie na aukcjach, z racji tego, że każdy chce chyba w tej książce doszukać się jakiegoś śladu bursztynowej komnaty. Ale książka była wydana w 1937 roku, kiedy no, tak naprawdę Roden nie mógł nawet marzyć o bursztynowej komnacie. I tutaj no, ponoć był specjalistą, no był na pewno historykiem sztuki, to mu trzeba oddać, nie, to absolutnie nie, ale nie wydaje mi się, żeby był specjalistą od bursztynu, przynajmniej jego dorobek naukowy na to nie wskazuje, a tym bardziej, że wystawił właśnie tak zdewastowaną bursztynową komnatę, gdyby naprawdę kochał bursztyn bałtycki i kochał bursztynową komnatę, to by nie dopuścił do tego, mógłby to zablokować. A właśnie, RODO w Królewcu pojawia się w ogóle, a właśnie, no bo RODO, no wielki specjalista od bursztynu, skąd to był w ogóle, z Hamburga był. RODO i dopiero pojawił się w Królewcu w 1927 roku, kiedy dostał jakąś tam powiedzmy niższe stanowisko muzealne, a w 1928 roku zostaje dyrektorem połączonych muzeów właśnie w Królewcu. Dziwnym trafem w tym samym roku gauleiterem Prus staje się Erich Koch. Nie wiem absolutnie, tylko po prostu tak sugeruję. Nie wiem, wydaje mi się, że jeden z drugim idą rączka w rączkę. Na pewno Koch w 28 roku no nie miał takiej władzy jak po 33, kiedy stał się właśnie jak nad prezydentem Prus Wschodnich. Bo Koch
jest przywieziony do Królewca w 1928 roku w zamian za swoje zasługi, o czym potem powiem, przez narodowych socjalistów. On tam ma organizować narodowy socjalizm i zdaje celująco tę promocję narodowego socjalizmu w Prusach Wschodnich, o czym też potem powiem. Natomiast kiedy już nastał, kiedy już zaczął ten zasiłk nad prezydentem, on znowu wzorem Fryderyka I postanawia ten surowiec typowo niemiecki, pruski propagować. I tutaj jest nawet, o proszę, tutaj mamy, to niestety nie jest w kolorze, zdjęcie było czarno-białe, więc wyobraźcie sobie, to jest bursztyn, tak pięknie ozdobiona rzeźba. I tutaj jest nawet ułożono w tamtym czasie hymn na cześć bursztynu. I to idzie mniej więcej tak: Deutscher Stahl aus deutscher Boden, stolz gefasst von einer Hand, dich zu tragen ist geboten, denn der liebt sein Vaterland. Urgewalten, die dich schufen, deutscher Schlitter Edelstein, strahlen aus von dir und rufen, Deutsch soll auch mein Trager sein! A po polsku, co teraz nie możecie przeczytać, jest naprawdę, kurczę, narodowo-socjalistyczny, to wyjątkowo aż mi się chciało żygać, ale dlatego... Przepiękne to jest, przepiękne, naprawdę wzruszyłem się. Właśnie propagują bursztyn. Propagują bursztyn i to tak naprawdę to jest chyba jakaś taka korba Kocha, który poczuł się tym Prusakiem, raptem będąc tam może parę lat. I właśnie ten surowiec jest promowany. No właśnie. I tutaj... zaraz, co tu mamy? Aha, no właśnie. Kiedy pan kapitan już Hans Hunsdorfer wyszedł sobie z tej wystawy zniesmaczony wyglądem bursztynowej komnaty, tutaj... Raptem się okazało, że w murach z Muzeum Zamkowego w marcu 1943 roku miała być otwarta wystawa Wehrmachtu. No nie wiem, czego ona właściwie miałaby dotyczyć, ponieważ nigdzie nie znalazłem żadnego folderu z tej wystawy. Nie mam pojęcia, czy tam pokazywano działa, czy zdobycze jakieś, czy to po prostu jakieś były zdjęcia. W każdym razie bursztynowa komnata tam dalej miała teoretycznie być, ale miała być jakoś przekomponowana w związku z tą wystawą. Ale wybuch miał tam w październiku 1943 roku, miał tam podobno mówię, wybuchnął tajemniczy pożar, o którym ja właściwie jedyną osobą, która opowiada o tym tajemniczym pożarze, jest Friedrich Henken-Siefken. Ja musiałem się aż odwrócić. Kota nawet, który przychodzi do Roberta, nazwałem Henken-Siefken, żeby to zapamiętać, ale i tak sprawia mi te problemy. Ja nie ufam nikomu, kto się nazywa Henken-Siefken. Natomiast ten facet wygląda na to, że on chyba jednak coś wiedział o tej bursztynowej, bo był kustoszem w Muzeum w Królewcu. Ja też nie wierzyłem, bo tam każdy potem mówił, że był kustoszem w Królewcu. Natomiast on tutaj w jego korespondencji ze znajomym już tam w latach 60. przysyła szkic, z jakich elementów składały się poszczególne płci. No chyba chłop wiedział, co robi. On chyba był przy składaniu, albo nawet sam składał, a może kto wie, rozkładał tą bursztynową komnatę potem. No i tutaj on dosyć dobrze się w tym orientował, ten Han. Dobra, nieważne. I co, dobra, w każdym razie Henken-Siefken stwierdził, że bursztynowa komnata po tym tajemniczym pożarze, który tam nastąpił, podczas tej wystawy, coś zapuszył ogień, że podobno okopcone były ściany po prostu, ona miała być spakowana, no i że poddana na jakieś tam czyszczeniu, konserwacji, czemukolwiek. No i od tego momentu zaczynają się właśnie schody. Nie wiadomo, czy ona została po prostu spakowana i wpakowana do jakichś pomieszczeń konserwatorskich Muzeum w Królewcu, w zamku, czy też wywieziona gdzie indziej. No i właśnie tutaj mamy wydarzenie, najpierw 26 sierpnia 1944 roku spada pierwszy nalot, 174 Lancastery brytyjskie dolatują do Królewca i bombardują niestety niezbyt precyzyjnie Królewiec, więc właściwie nic się nie dzieje. Ale już 3 dni później Brytole stwierdzili, że poprawią. I przyleciało tym razem 189 Lancasterów i zrzuciły na Królewiec 480 ton bomb zapalających fosforowych. Więc Królewiec w 40% jest spalony. To się wszystko fajczy. W Królewcu fajczy się dosłownie asfalt. Wszystko się pali, bo oczywiście płonie także zamek królewiecki. No i teraz pytanie. Nasz przyjaciel kustosz twierdzi, że ona gdzieś była na pewno rozmontowana, ale tylko on właściwie to twierdzi. Twierdzi, że była gdzieś przeniesiona, ale on sam nie wie, czy właściwie, no właśnie gdzie. Twierdzi, że no była na pewno w zamku przeniesiona, zamknięta w tych dobrych skrzyniach, które ci saperzy zrobili, ale on nie jest pewny, gdzie ona się podziała, bo może w schronie przy zamku, a może przy kościele niedaleko, w schronie przeciwlotniczym. Nie? No jest taki problem, że schrony przeciwlotnicze służyły do ochrony ludzi i tam się raczej takich skrzyni bursztynową komnatą nie chowało, bo w razie nalotu no, gdzieś się ci ludzie musieli chować. A tutaj te jednak zasady obrony biernej przeciwlotniczej były dosyć respektowane u Niemców, więc ta jego historia o tych schronach przeciwlotniczych, które znajdowały się tu i ówdzie, ale też wspomina, że być może była rzeczywiście w zamku w tym momencie, spakowana może w skrzynki, ale w zamku. Zamek płonie, pochodnia. No i właśnie,
O, niski poziom naładowania baterii. Robercie, masz tu jakiś prostownik? A, włącz, dobra. No i właśnie, a przeszliśmy, dobra, idziemy dalej, o tutaj. Dobra. Henken Siefken, on właśnie twierdzi, że ona nie uległa, tak jak mówię, albo twierdzi, że była gdzieś schowana tutaj w zamku, natomiast pomieszczenia, które były no, przeznaczone dla gospodarczych, takich bardziej do konserwowania zabytków niż wystawienniczych, że była tam schowana, tak twierdzi. Druga wersja twierdzi, że była gdzieś w tej okolicy, tu jest chyba kościół, niewyraźne zdjęcie, ale w schronie przy kościele schowana. To są takie, powiedzmy, albo w schronie przy samym Zamku Królewieckim. To są trzy miejsca, Henken Siefken nie jest do końca pewny. Nie jest do końca pewny, gdzie to jest właściwie ukryte, także no, to już w tym momencie zaczynają się więcej pytań jest niż odpowiedzi. I tutaj mamy relację najsłynniejszą, najczęściej cytowaną, relację nauczycielki z Królewca Lizel Am, która jest znajomą no, córki Rodego, tak jest napisane, no wątpię. Ona jest raczej znajomą Rodego, ponieważ no, ona może ewentualnie uczyć tą córkę i to trzeba uczyć w przedszkolu chyba. Więc no nieważne, Lizel Am jest taka postać. Ona opisuje całą historię, że przychodzi do Królewca po tym bombardowaniu, zaraz po bombardowaniu, żeby zobaczyć, co z jej chałupy zostało głównie. No ale tak przy okazji, no idzie tam pod zamek, widzi wypalony zamek, stoi tam Roder, załamane ręce, kurczę, cały blady. No się pyta, co się stało, czy z bursztynową komnatą. On ma mówić te słowa, które wszyscy zawsze cytują. Wszystko przepadło. No i teraz są oczywiście interpretacje, o co właściwie Rodemu chodziło, czy ona właśnie dokładnie o to pytała i tak dalej, mnożymy tutaj masę różnych wątpliwości, szczególnie ci, którzy bardzo chcieliby, żeby bursztynowa komnata gdzieś tam była. Ale jest właśnie tutaj historyjka, którą Lizel Am chyba się troszeczkę za bardzo zagalopowała, bo mówi, że Rodę potem ją sprowadził do piwnicy, jakiejś tajemniczej piwnicy w zamku chyba. I tam pokazał jej taką zastygłą rzekę jakby miodu, to tak wygląda. No bursztyn tak się nie pali. Bursztyn jak się zajara, to jak benzyna po prostu i się musi spalić, zostanie z niego po prostu popiół. Tym bardziej tam spadały bomby fosforowe, więc kurczę, no jeżeli by się spaliła, to na amen. A ona widziała coś zastygłą, jakąś masę. Czy pierwsze pytanie, czy Lizel Am od początku wszystko wymyśliła? Czy Lizel Am rzeczywiście rozmawiała z Rodem, który powiedział, wszystko przepadło, a potem jak u dziennikarze gdzieś tam w latach 60. naciskali, to sobie przypomniała, że jeszcze nawet widziała, żeby ludzie wątpili, więc ona już wymyśliła sobie, że widziała i wymyśliła najpiękniej jak potrafiła, nie miała pojęcia jak się pali bursztyn, więc wymyśliła tą historię. Tego już nie będziemy potrafili powiedzieć, bo pani Lizel Am już od dawna nie żyje. I potem zaczynają się właśnie, po tym bombardowaniu mnożą się nam historie i te historie dotyczą skrzyń. Każdy widział skrzynię. Nikt nie widział bursztynowej komnaty, ale wszyscy widzieli gdzieś tam skrzynię. Są koło zamku, są na dworcu, są gdzieś tam, wszyscy widzą te skrzynie. No i słuchajcie, skrzynie na wojnie? Słuchajcie, każda armia to są skrzynie, 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 jeszcze skrzynie. Ile, nie wiem, setek tysięcy hektarów lasów wycięto, żeby zbudować te skrzynie dla wojska, które były jednorazowego użytku, które były małe, duże, średnie i w ogóle maciupeńkie. I one się piętrzą wszędzie, bo królewiec przygotowuje się do wojny. I właśnie o to chodzi. 29 sierpnia jest w ogóle bardzo znamienną datą dla Królewca. Dlaczego? Bo 29 sierpnia nie tylko przylatują Lancastery brytyjskie, ale 29 sierpnia Armia Czerwona osiąga granice Prus Wschodnich. Królewiec sobie żył do tego 29 sierpnia. Wszystko wydawało się być w sumie dobrze. Ponieważ naloty, oczywiście od 1942 roku tak naprawdę brytyjskie i amerykańskie bombowce odwiedzają Niemcy, ale latają nad Zagłębie Rury, latają bardziej na środkowe i zachodnie Niemcy, a nie tam. Tak, Królewiec jest po prostu u świata, powiedzmy sobie szczerze. I Erich Koch i mieszkańcy Prus Wschodnich żyją sobie w błogiej nieświadomości. A tymczasem w czerwcu 1944 roku wszystko się zmienia. Z rosyjskiej strony idzie operacja Bagration. Gdzieś z Bobrujska Rosjanie wychodzą i się teleportują dosłownie 200 km od granicy Prus Wschodnich. I tego samego dnia przylatują tam Lancastery. No po prostu no masakra, no kurczę. I w tym momencie, moim zdaniem, dopiero ludność Prus Wschodnich zaczyna coś kombinować, coś kalkulować, ale Koch i dalej oszukuje. Erich Koch jako Gauleiter Prus Wschodnich jest znany z tego, że w momencie, kiedy ruskie czołgi stały już za górką, on przez radio krzyczał, że w ogóle ruska armia została powstrzymana i niemieckie wojsko przystępuje do kontratarcia. Z tego jest znany. Więc jeżeli ktoś mówi o jakimś przezornym, wcześniejszym spakowaniu bursztynowej komnaty i innych zabytków z Królewca, no to jeżeli możemy tak mówić na przykład o zbiorach z Wrocławia, tej słynnej liście Brudmana, jeżeli możemy mówić o jakichś depozytach w górach Harcu i innych depozytach z tych, ale to są tereny, które są zagrożone od 1942 roku, tak naprawdę cały czas tam są naloty, tam jest cały czas wojna i ludzie myślą wcześniej już o tym. A Prusy Wschodnie uważają, że są pępkiem, też właściwie są na końcu świata, nikt tam nie przyjdzie, to my się tutaj oprzemy na pewno,
No i się okazuje, że się... No właśnie, kopalnia, przypadek kopalni Witek Ink, to właśnie to jest taki przykład ukrywania różnych cennych zabytków, zbiorów geologicznych i tak dalej. Do tej kopalni Witek Ink trafiają także pewne przedmioty, pełne inkluzje bursztynowe, szczególnie właśnie z Królewca. Ale nie z muzeum w Królewcu, tylko ze zbioru geologicznego w Królewcu. No i tutaj niektórzy też tej kopalni, tylko że szukają w tej kopalni, jak nie wiem po co, bo Brytole to znaleźli, wyciągnęli w 58 roku, oddali Niemcom, nie? Więc nie było tam bursztynowej komnaty dziwnym trafem. Ale to jest taki właśnie przykład, że w innych częściach Niemiec zawczasu już myślano o tym, ale dano Niemcom do myślenia od 42 roku, więc oni mieli więcej czasu. W Prusach Wschodnich nie było czasu na myślenie. Dzięki głównie polityce właśnie Ericha Kocha, który cały czas przekonuje Niemców, że Prusy Wschodnie będą bezpieczne. Się okazuje, że wcale nie są bezpieczne i ta w ogóle hekatomba Prus Wschodnich to jest właśnie przykład tego, jak Erich Koch oszukał wszystkich Niemców, bo operacja Hannibal zaczyna się 21 stycznia, ewakuacji ludności Prus Wschodnich zaczyna się dopiero 21 stycznia 1945 roku, czyli no 29 sierpnia 1944 Rosjanie podchodzą pod granicę Prus Wschodnich, są 200 km od Królewca, a dopiero 21 stycznia Koch postanawia, żeby jednak ewakuować wszystkich. A 21 stycznia to Rosjanie już wygrali ofensywę styczniową. Po pierwszym starciu 13, 14, 15 stycznia niemiecka armia, właściwie jaka niemiecka armia, przestaje istnieć, a tydzień jeszcze po tym Koch dopiero wydaje rozkaz ewakuacji ludności. No to jest po prostu już... właśnie. I co? No i dochodzi do tej wielkiej ofensywy styczniowej i Rosjanie w ramach operacji Insterburgsko-Königsbergskiej ruszają do ataku na Königsberg. To oni nazywają. I oddziały trzeciego frontu białoruskiego Armii Czerwonej po w sumie nie aż tak zażartych walkach, jak to Rosjanie twierdzą, zajmują Królewiec 9 kwietnia 1945 roku. No jest tam legenda tego zdobycia Królewca. Oczywiście radzieccy generałowie chcieli się pochwalić, tak to miało takie symboliczne być. Tak naprawdę no, powiedzmy, że Niemcy już mają tak wybite wszelki honor i chęć w ogóle oporu przed Armią Czerwoną, które nie mają z nimi szans, po prostu z Rosjanami nie mają szans, bo Rosjanie mają lepszy sprzęt, wyższe morale, są lepsi, mądrzejsi i tak dalej, i tak dalej. Na pewno mają więcej wszystkiego, dosłownie. I Niemcy, tutaj chodziło głównie nie o sam Königsberg Niemcom, nie o obronę Królewca. Im chodziło o obronę Bałki, obronę portów. I tego rzeczywiście bronią jak lwy do samego końca, ile się tylko da. Oczywiście wśród Niemców także jest Erich Koch, który apeluje do wszystkich generałów, żeby do ostatniego naboju żołnierza walczyli i tak dalej. Generałowie mówią po całym nie tu. I oni po prostu robią swoje. Niemieckie wojsko w tamtym momencie już bardziej zajmuje się ewakuacją cywilów, ludności i własnych tyłków niż obroną narodowego socjalizmu. To rzeczywiście jest prawda. W tych ostatnich tygodniach Niemcy zaczęli raptem myśleć. I tutaj... Co? I Królewiec. A słuchajcie, no bo właśnie zbliżamy się do kolejnej legendy. Co się dzieje w Królewcu w ogóle? Mówiłem, 21 stycznia to jest operacja Hannibal. Z 2,5 miliona mieszkańców Prus Wschodnich plus minus, 1 900 000 wyjeżdża z Prus Wschodnich. Ucieka drogą morską i w ogóle jakkolwiek byle dalej z Prus Wschodnich. Ta ewakuacja, akcja jest zakończona właściwie całkowitym powodzeniem, ponieważ właściwie większość, 4/5 mieszkańców Prus Wschodnich jest ewakuowanych. To jest olbrzymi sukces logistyczny. W tak krótkim czasie to jest naprawdę świetne. A wcześniej na Królewie spada bombardowanie, bomby fosforowe, 40% miasta jest zniszczone, więc domyślam się, że 40% mieszkańców mniej więcej z tego miasta odchodzi, albo i więcej. Nawet sąsiad mój, taki pan Terlikowski, który był zaburzaninem, był wzięty na roboty przez Niemców i pracował właśnie w Prusach Wschodnich. On opowiadał, jak furmankami wywoził tych wszystkich pogorzelców właśnie z Królewca. Już wtedy, po tym bombardowaniu 29 sierpnia, już Niemcy zaczynali się stamtąd wyprowadzać, bo nie mieli gdzie mieszkać. No, czyli 40% wyjechało pewnie, no to jeszcze zostało 60%, ale kiedy zaczyna się operacja Hannibal, a Królewiec staje się miastem twierdzą, ma być bronione do ostatniego naboju, to wręcz niemieckie wojsko, jeżeli nawet jacyś cywile chcą zostać, to oni polują na tych cywilów, łapią ich, czy cywile chcą, czy nie, są natychmiast wybalani z tego miasta, bo tam ma być bitwa. Także w Królewcu zostaje mało kto. Królewiec staje się po prostu wypaloną dziurą w ziemi. O właśnie, no i tutaj właśnie w tej wypalonej dziurze w ziemi raptem jest kolejna legenda. Pojawia się Alfred Rode, on tam jest, dyrektor Muzeum Królewieckiego, on tam jest. I ja też, przyznam się szczerze, wcześniej tam się jak płetka zaznajomiając z tą historią, też mówiłem, pilnuje skarbu, został. No bo kto tam przy zdrowych zmysłach w tej dziurze ziemi wypalonej, pełnej trupów, gruzów, kurczę, jeszcze pełnej rustki na dodatek, zostaje staruszek Rode. I to jest właśnie dziwna historia, że załóżmy, że on został, tak? Został, pilnuje skarbu.
I zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Niejaki Briusow, podpułkownik Armii Czerwonej, który był członkiem zmierszu przy 11 Armii Czerwonej 3 Frontu Białoruskiego, szuka pracowników do swojej misji odzyskiwania zabytków sztuki z Królewca. I przez przypadek, idąc do pośredniaka takiego, tam Niemcom dawali ziemniaki za pracę, niezbyt dobry tam był ich los, i raptem natyka się na niejakiego Rudego. I bierze go ze swojego zespołu, do końca nie zdając sobie sprawy, z kim ma do czynienia. Od przypadki, to tylko w Związku Radzieckim takie przypadki mogą chyba mieć miejsce. I on jest tak naprawdę Briusow, tu mamy pana Briusowa, podpułkownika Armii Czerwonej, oraz pana Rodego, ich drogi się zbiegły. Poza tym Briusow ma jeszcze dwóch swoich współpracowników, o których zaraz opowiem. I oni tworzą taką brygadę, która ma szukać tych zabytków sztuki. No właśnie, i to jest strasznie, strasznie... Rode jest zobowiązany uczestniczyć w tych pracach. No i właśnie. Doktor archeologii Aleksander Jakoblewicz Briusow. Kim on jest? No właśnie, jest doktorem archeologii przede wszystkim. W jego biografiach rosyjskich nie sposób znaleźć jego stopnia wojskowego. Podpułkownika. Natomiast tam w Królewcu jest na pewno podpułkownikiem. I ma Rodego pod sobą. I szuka utraconych dzieł sztuki. Ciekawe. Briusow przybywa do Królewca w maju 1945 roku, czyli kiedy się kończy wojna. Raptem jest tam w stopniu podpułkownika pan archeolog, który no, jest, raptem się teleportuje z Moskwy, przyjeżdża, jest, szuka tych zaginionych i przypadkowo w ogóle trafia na Rodego i przypadkowo się włącza do jego ekipy i on tam szuka, no i dzieją, zaczynają się właśnie. Tutaj jeszcze Briusow oprócz tego ma dwóch oddelegowanych przez stawkę ludzi, 30-letniego kapitana gwardii Czernyszewa i młodszego lejtnanta Zabrockiego. Dwóch się patrzy typowych, kurczę, tam ze Smierszu, gości, którzy no... Tutaj brali, jeszcze poza tym pojawia się postać, właśnie to jest ciekawa postać, to może zaraz opowiem o tych wydarzeniach, a opowiem o saperze, starszym lejtnancie Maksimowie, który też uczestniczy w tej akcji Briusowa, natomiast on tak twierdzi, że uczestniczył, tak naprawdę podejrzewanie Briusow, bo używał jego właściwie żołnierzy do kopania różnych dziur w poszukiwaniu różnych skarbów, a właściwie jednego, jak się spodziewam. I tenże Maksimow, tak mi się to spodobało, że został naczelnym architektem miasta Królewca. I dzięki temu miasto Królewiec wyglądało przed wojną tak, a dzisiaj wygląda tak. To miejsce. Tak, to jest to mniej więcej to samo miejsce, to jest zamek w Królewcu, a tu jest miejsce po zamku w Królewcu i to jest tak zwany dom rad, który stoi właśnie. Obawiam się, że on budując na nowo Królewiec, ja tam byłem w 92 roku, później już tam nie byłem, to było dla mnie załamujące wrażenie, bo to była po prostu betonowa pustynia, gdzie pośrodku tej pustyni sterczała sobie nieszczęsna katedra właściwie i cikut. I poza tym nie było nic po tym Królewcu. Także wygląda, że naczelny architekt Kaliningradu chyba sobie szukał bursztynowej komnaty, stawiając różne betonowe klocki, bo wtedy trzeba wykopać głęboką dziurę na fundamenty, więc można coś znaleźć. Stawiał tam, wyglądało tak, jakby ktoś stawiał zupełnie przypadkowo te bloki. Znaczy nie przypadkowo, według jakiegoś schematu, tam gdzie spodziewał się, że będzie schron, który ukrywa bursztynową komnatę. Takie jest pierwsze skojarzenie, może to jest daleko idące, może się zagalopowałem, ale coś tak to tak wygląda. I tutaj, tutaj mamy właśnie Briusowa, Rodego, tych dwóch, powiedzmy, funkcjonariuszy Smierszu, młodych oficerów, którzy mu towarzyszą. I co się dzieje? Według dokumentów oddziału Smiersz, zdarza się dziwna rzecz. Pamiętajmy, Briusow jest tutaj w Królewcu w maju 1945 roku, nie wiadomo dokładnie, którego maja się pojawia. I raptem szybko bardzo poznaje tego Rodego, i on w ogóle tak do końca nie wiedząc, kim jest Rode, jednak go bierze do swojej ekipy, jako jedynego Niemca tak naprawdę. I raptem dzieją się dziwne rzeczy, ponieważ w grudniu, czyli pół roku później, tych wzmożonych prac poszukiwania tych tam dzieł sztuki, które poszukuje Briusow, Briusow cierpi ponoć na bezsenność i budzi się w nocy i postanawia pójść na spacer. No jak ktoś cierpi na bezsenność, miał 60 lat, Briusow, no w sumie nic dziwnego, tylko że on bierze ze sobą dwóch siepaczy jeszcze. Też sobie spacerują po nocy. I idą sobie pod zamek w Królewcu, nie wiedzieć czemu, i widzą tam światło. Jak widzą to światło, to idą, bo tam coś się pali. To idą, a tam patrzą, jest ukryta skrytka w ścianie. I Rodę na kolanach i pali jakieś tajne dokumenty. Oni go złapali, obezwładnili, oczywiście, no oficerowie Smierszu, tutaj czujność natychmiast rewolucyjna. Wyrywają te dokumenty, są obciążające go dokumenty. Tutaj w tych dokumentach ma się podobno pojawić Wilhelm Hermann Aleksander Cudona, Szlobiten. To słynny ród Cudona, niemiecki, taka typowa szlachta pruska, który podobno w tym liście ma odpowiadać Rodemu, że no nie może niestety przyjąć bursztynowej komnaty, bo ma tylko jedną suchą piwnicę w swoim pałacu. No. Nie wiem, nie znam się.
On to ma, oczywiście Rode twierdzi, że są jego prywatne korespondencja. Rode jest zawleczony na przesłuchanie do Smierszu, a Smiersz się zachowuje dziwnie, ponieważ po tam przesłuchaniu go wypuszczają i tyle. Rode na drugi dzień przesyła zwolnienie lekarskie z powodu czerwonki krwotocznej. Jakoś Brusow się temu nie dziwi i czeka. 3 dni mijają, w końcu czekiści idą tam sprawdzić. Się okazuje, że oczywiście Rodego nie ma, wszyscy wyparowali, idą do lekarza, który wystawił to zwolnienie, go też nie ma. W końcu docierają do aktu zgonu, gdzie się okazuje, że na czerwonkę Rode i jego żona umarli, i są, ale wiadomo, gdzie są pochowani, więc myślę, że przy użyciu tego właśnie oficera saperów Maksimowa, jeńcy niemieccy wykopują dziurę na 5 metrów w miejscu tej kwatery, gdzie mieli być pochowani, oczywiście ich nie ma. Czyli zabili go i uciekł po prostu. Cała historia, no przyznajcie sami szczerze, coś tu kurde śmierdzi w tej całej historii. No to jest w ogóle no, coś postawionego na głowie. No wyobraźmy sobie, kurczę, po pierwsze działanie, jak działają Rosjanie. Jeżeli już byśmy przyłapali takiego Rodego na czymś takim jak palenie jakichś dokumentów, to żeby Rosjanie go ze śledztwa wypuścili. No, przecież, no. Ale Rodek był pijany. Tak, o właśnie, bo Brusow w pamiętniku pomiędzy spójrzmy, jaki może być motyw tajemniczego zniknięcia Rodego i jego małżonki. W tym pamiętniku pomiędzy 1 a 15 czerwca, czyli na samym początku jakby pobytu, Brusow miał napisać, że Rode jest starcem, którym drży prawa ręka, ubiera się niechlujnie, być może specjalnie, już podejrzenie, czekista jest naprawdę, to jest czujny, znawca sztuki, posiada kilka tytułów naukowych, uwielbia pić. Może zatrzymajmy się chwilę przy tym uwielbia pić. Słuchajcie, albo nie, dobra, pójdźmy dalej. Nie wzbudza zaufania, to nie ufa mu. Ruski człowiek pisze, że Szkop uwielbia pić. To jest przygana, oczywiście, że dziwne. Nie wzbudza zaufania. Sprawia wrażenie, że wie dużo więcej niż mówi, często kłamie. To jest ewidentnie, kiedy przyznaje, że jest znawcą sztuki, a potem się już zaczynają same negatywy. On jest podejrzany, ogólnie chce tutaj, słuchajcie, to jest pamiętnik Brusowa, halo, no pisze w czasach, kurde, kiedy rządzi Batiuszka Stalin. Jak ktoś pisze jakiś pamiętnik, to wie, że ktoś go na pewno przeczyta, nie? Pisze, wie, co pisze, kiedy jest przekonany, że nikt na niego nie patrzy, jego ręka przestaje drżeć. Czyli to naprawdę zakłamane ukrywa, to Rode to jest czarny lis. Jest to zauważalne nawet przez postronnych. Twierdzi, że najlepsze dzieła sztuki zostały ewakuowane dużo wcześniej, ale nie wie gdzie. To mówi Rode według Brusowa. No właśnie. I teraz ja postawię śmiałą swoją teorię. To jest, podałem to, co można sobie przeczytać. Jaka może być teoria? Rode uciekł z Królewca. Najprawdopodobniej trwa wielka ewakuacja. Ucieka pewnie w ostatniej kolejności, gdzie ląduje najprawdopodobniej na Mierzei Wiślanej, bo to jest ostatnia droga ucieczki z Królewca przez Cieśninę Bałgińską. Przechodzi się już na Mierzeję Wiślaną. Tam niemieckie wojska, właśnie wszystkie resztki jednostek wycofują się tamtędy. Jego dzieci na pewno są ewakuowane, na 100%. Dzieci są ewakuowane, ale Rode z małżonką, no prawdopodobnie brakowało miejsca już na transportowcach, to był ostatni moment, więc brano dzieci, a już tam starcy zostawiali. Tam już po prostu na statki transportowe z Mierzei Wiślanej to już brano tylko cywilów i żadnych pakunków, bagaży, niczego. To jest tak, statki są nawalone jak w tym szczególnie ostatnim momencie, jest naprawdę ciśba ludzka. I co się... Rosjanie już szukają Rodego, wiedzą o co chodzi, że Rode był zamieszany w tą całą bursztynową komnatę, której tak naprawdę Rosjanie bardzo potrzebują. Chcą odzyskać swoje wielkie dzieło sztuki i mi się wcale nie dziwię. I prawdopodobnie Smiersz go znajduje, bo na Mierzei Wiślanej w momencie zakończenia wojny 9 maja 1945 roku według raportu 48 Armii, która jest taki raport specjalny, wspaniały raport, bo to jest tam opisane ile koni, krów, ilu żołnierzy niemieckich do niewoli wziętych, ilu uwolnionych jeńców wojennych i między innymi 50 tysięcy internowanych cywilów. Czyli ci uciekinierzy, którym się nie udało. 50 tysięcy ludzi. I być może z tej ciżby ludzkiej Smiersz wyławia Rodego i żonę. I co? W tym momencie Rosjanie mają do wyboru. Albo po prostu pozrywać wszystkie paznokcie Rodemu i popracować z nim akumulatorem. Albo spróbować innej metody po dobroci. I w tym momencie Rode jest naukowcem, jest doktorem, tak? To znajdźmy mu naukowca Rosjanina, który mówi, żeby mieli jakiś wspólny język. Brusow pisał artykuły po francusku. Rode ukończył sobie Sorbonę. Do tego Brusow był jeńcem wojennym podczas I wojny światowej. Właściwie przez większość I wojny światowej siedział w obozie niemieckim. Jak się domyślam, austriackim albo niemieckim. Więc jakieś tam pojęcie o języku niemieckim ma. Pewnie nie jakieś duże, ale tyle, żeby się mógł dogadać, a po francusku pewnie mogą płynnie ze sobą rozmawiać. Więc tego biednego Brusowa biorą za habety, wyciągają go z jego uczelni, gdzie pilnuje zabytków. 60 lat, on jest starszym panem. Wyciągają go za habety z tej uczelni i wiozą w dziurę w ziemi, która została w Królewcu. Tam śmierdzą trupy, wszędzie są gruzy. I ten biedny Brusow, i są opisy Brusowa, wykonanie właśnie Maksimowa, szczególnie tego oficera saperów. On opisuje Brusowa jako osobę, która, jako oficera armii, daje mu stopień podpułkownika na siłę, bo ma mieć jakiś.
że Brusow potrafi wyjść ze swojego domu przebrany w mundur podpułkownika Armii Czerwonej w kapeluszu. Na przykład, nie? Albo wyjść w pełnym mundurze z czapką, ale spodnie i buty mała cywilne, nie? Kurczę, i tak dalej. No, Armii Czerwonej to raczej w przypadku podpułkowników to się nie zdarza. I on otwarcie pokazuje, że to całe wojsko ma w tyłku. Że mu kurde tutaj przysłali, cholera, wyrwali go z jego uczelni, z jego wszystkich pasji. On tutaj musi siedzieć, niańczyć jakiegoś cholernego dziada Niemca, faszystę i ma to zrobić po dobroci. To się bardzo Rodemu. Brusowowi bardzo, bardzo, bardzo nie podoba. O. O właśnie, tu pójdźmy dalej. Właśnie. Co pisze znowu Brusow w swoim pamiętniku? Słuchajcie, nie mogę się doprosić, aby z Rodem porozmawiali na poważnie, a nie głaskali go po główce i nie zamydlali oczu, zasłaniając się metodą marchewki. To też czerwca. I tak miał bardzo dużo samozaparcia Brusow, że przez tyle miesięcy, bo przez pół roku był dla niego miły. Skąd ta wzmianka o tym właśnie pijaku Rodem? Słuchajcie, no jeżeli rosyjskiemu człowiekowi, jakim na pewno Brusow był, nakazano się cackać z tym Rodem, jakoś się z nim sfraternizować, to jak rosyjski człowiek się fraternizuje z innymi ludźmi? Oczywiście trzeba wypić. A że Brusow jest rosyjskim człowiekiem, jak wspomniałem, i dużo więcej może wypić. A Rode niestety jest niemieckim starszym panem, który nie, no, no nie ma za bardzo pewnie głowy do samogonu. Więc efekt jest tego taki, że po paru stakanach Brusow dopiero się rozzuchwalił z przyjaźni rosyjsko-niemieckiej, a niestety Rode leży pod stołem. Więc jaki jest prosty wniosek Rosjanina? No pijak! No pijak! No go powąchał na kredkę, już leży na ziemi. No kurka wodna. I być może właśnie tutaj, tym bardziej, że jeżeli, kurczę, już mu pękła guma, prawdopodobnie on sobie zdał sprawę, że nie wróci z tego cholernego królewca już nigdy. Wojna się skończyła, ludzie się cieszą, bo już się skończyła wojna, wrócili do domów, a on i tych jego dwóch siepaczy, którzy też mają wszystkiego dosyć, też pewnie by chcieli wrócić do domów, on dla nich wojna dalej się toczy. Niańczą tego cholernego Niemca, cały czas uważą za nim, on ciągle nic nie wie, więc co zrobić? Musi nastąpić jakiś przełom w śledztwie, na przykład przyłapiemy go na jakimś tam paleniu jakichś ważnych dokumentów, być może napisze nam jakiś kolega Niemiec, kurczę, tutaj za flachę, no, na miejscu, bo takich Niemców pewnie usłużnych było sporo, no sami to napisali. Natomiast trzeba, a drugi przełom, no to zniknięcie tego jakby języka, który był powierzony. Ale Brusow nie może go zabić, ponieważ stawka go przydzieliła mu osobiście. On ma z nim po dobroci załatwić sprawę, ma wyjaśnić tajemnicę bursztynowej komnaty. Ale nie może jej wyjaśnić, więc jedyna szansa, żeby wrócić do chałupy, to pozbyć się Rodego, a przy okazji małżonki, bo też wie za dużo. Znaczy może wiedzieć, dlaczego Brusow zniknął. A pozbyć się ciała w Królewcu w 1945 roku, halo. To całe królewiec strasznie śmierdzi wtedy, kurczę, bo niestety ludzie zagrzebani pod ruinami domów, czy tych zbombardowanych 29 sierpnia, czy tych podczas walk 9 kwietnia 1945 roku, no to jest naprawdę strasznie, więc pozbycie się. Więc stawiam taką tezę, że po prostu pan doktor Brusow już miał wszystkiego dosyć w pewnym momencie. On się w sumie nie dziwi. Pamiętajcie o tym, to są straszne słowa w moim wykonaniu, ale słuchajcie, zastanówcie się, to jest człowiek, tak naprawdę Brusow, jest Rosjaninem i Rosjanie tak naprawdę przez dużą część wojny im jakby przyświecało hasło ukute przez Ilię Ehrenburga, zabijajcie wszystkich Niemców. Dzień bez straconego Niemca to dzień stracony. To jest słynna odezwa literata rosyjskiego Żyda z pochodzenia Ilii Ehrenburga, który pisze taką odezwę, która zaczyna się takimi słowami. Dalej idzie lepiej, jeżeli sobie wpiszecie w szukarce Ilia Ehrenburg, zabijajcie wszystkich Niemców, to wam zaraz wyskoczy. Wspaniały jest to tekst i można powiedzieć, że jest okrutny. No tak jest okrutny, owszem, tylko że trzeba wziąć pod uwagę, że Ilia Ehrenburg napisał tą odezwę zaraz po wizycie w Oświęcimiu, zaraz po wyzwoleniu. Więc ja mu się nie dziwię, był chyba zdrowy na umyśle, skoro coś to musiał jakoś odreagować. A ta zasada przyświeca tak naprawdę Rosjanom przez cały czas szturmu Prus Wschodnich. Więc pozbycie się przez Brusowa i jego dwóch pomagierów Rodego i jego małżonki nie jest czymś jakimś szczególną zbrodnią, nie jest postrzegane, ponieważ same władze Związku Radzieckiego, przynajmniej przez pierwszą część ofensywy w Prusach Wschodnich, zachęcały wszystkich do tego typu czynów, że dzień bez zabitego Niemca to dzień stracony, więc w grudniu 1945 roku być może Brusow stwierdził, że nie chce mieć straconego dnia i załatwi sprawę. Być może. Ponieważ tutaj on.
Tutaj dalej historia może się toczyć, ponieważ no, Rode nic nie powiedział Briusowowi tak naprawdę, co by mogło spowodować jakby finał tego śledztwa, które prowadzi Briusow. I wszystko jedno, czy Briusow rzeczywiście go zamordował, czy też Rode rzeczywiście okazał się zszczwanym teutońskim lisem i zwiał dobrodusznemu radzieckiemu profesorowi, bo tak Briusow potem w swojej pamiętnikach przedstawiał siebie jako tego dobrodusznego, sercem na dłoni, wspaniałego profesora, doktora właściwie radzieckiego, którego nabrał ten teutoński lis. Średnio to tak widzę. I w każdym razie w kwietniu 1946 roku do Królewca przybyła potem co chwila komisje przyjeżdżają, ale to najważniejsza moim zdaniem przyjeżdża z Starskiego Sioła. To są ludzie, którzy widzieli wcześniej bursztynową komnatę, mieli o niej pojęcie, bo Briusow, muszę powiedzieć, że był doktorem archeologii, zajmował się starożytnictwem. Także o bursztynowej komnacie wiedział niewiele. Przyjeżdża komisja, która znajduje w jednej z komnat tych wypalonych, wszystko tam jest spalone, znajdują resztki mozaik tych właśnie Zocchiego, które cztery, tak, bo to były cztery, seria czterech mozaik, które były poświęcone czterem zmysłom. Znajdują szczątki, jak twierdzą, trzech takich mozaik, z tym, że one zalegają w pomieszczeniu, które jest za małe, żeby zmieścić bursztynową komnatę. No i to jest właśnie ten miejsce, gdzie każdy się może uczepić, powiedzieć, no to jej nie było. To jej nie było tam w tym zamku, zostały tylko te mozaiki, ponieważ nie wiemy, jak wcześniej czytałem w 1997 roku, ta czwarta mozaika jest znaleziona, się okazało, że prawdopodobnie oficer Wehrmachtu, który był odpowiedzialny za transport bursztynowej komnaty Starskiego Sioła, no sobie po prostu pożyczył tą jedną mozaikę, czyli wiemy o tych właśnie. Natomiast nigdzie ta komisja nie mogła znaleźć resztek tych luster, tych 24 płócin z lustrami, bo szkło powinno zostać. Jeżeli nawet drewno się pali, bursztyn się pali, ale ze szkła przynajmniej jakieś przetopione fragmenty powinny być. A tam oni nie stwierdzili w żadnym miejscu tak dużej ilości, bo to 24 lustra, które były wysokie na prawie 4 metry, no więc gdzieś to powinno pozostać, powinien być jakiś ślad, tego nie ma. No i to jest właśnie kolejna nadzieja, że może w tym Zamku Królewieckim tego nie było. No nie wiem na ile, oczywiście już dzisiaj się nie dowiemy, na ile wnikliwie cały Zamek Królewiecki przeszukała ta komisja, więc tutaj możemy... być może ona się gdzieś śmieje. No i tutaj właśnie postać, znowu wróćmy do właśnie takich ciekawych postaci. Tutaj mamy Erika Kocha. To jest w ogóle fajny gość, ludobójca przede wszystkim. Ale to później. On w ogóle pochodził z Tatrenii. Także on tam z Prusami Wschodnimi nie ma nic wspólnego. I on walczył oczywiście podczas pierwszej wojny, dzięki temu jako Alterkämpfer zapisał się zaraz w 1922 roku do NSDAP i dymił w Zagłębie Rury, gdzie przeszkadzał Francuzom w okupowaniu tego Zagłębia Rury, za co został doceniony, bo trzy razy siedział chyba w pierdlu, został doceniony przez Adolfa Hitlera i został właśnie mianowany na Gauleitera Prus Wschodnich i tam właśnie załatwił narodowym socjalistom Prusy Wschodnie, bo tak naprawdę podczas wyborów do Reichstagu różnie bywało w różnych landach, natomiast Prusy Wschodnie stanęły murem za narodowymi socjalistami. I to załatwił, no oczywiście sytuacja ciężka Prus Wschodnich, oddzielonych tak zwanym korytarzem pomorskim od reszty Rzeszy, oczywiście. To tak, wiecie, to Prusy Wschodnie to można porównać, nie wiem, do naszej Białostoczyzny, w tamtym czasie. No takie to tam taka była dzielnica, powiedzmy, średnio ważna, natomiast bezapelacyjnie w Prusach Wschodnich narodowi socjaliści wygrywają i to dzięki staraniom właśnie Ericha Kocha, który był gauleiterem, jakby przez 5 lat urabiał tak, kurde, tych narodowych, tych mieszkańców Prus Wschodnich, że murem stanęli za narodowym socjalizmem właśnie w Prusach Wschodnich, wszystko się rozegrało. I potem Koch został właśnie tym nad prezydentem właśnie w imieniu zasług po zwycięskich wyborach, został znowu uhonorowany. I no, miał olbrzymi dług wdzięczności i wielkie zaufanie ze strony Adolfa Hitlera, ponieważ okazał się takim wypróbowanym towarzyszem partyjnym. I za to w po wojnie 1939 roku staje się jakby z ramienia NSDAP komisarzem do spraw Polaków na zajętych terytoriach. No co już spowodowało pewne tarcia, że spowodowało po prostu ludobójstwo w jego wykonaniu. Podobno sam nawet uczestniczył w egzekucjach. Następnie, w 1941 roku, kiedy Niemcy wchodzą do Związku Radzieckiego, zajął się sprawami tym razem Ukraińców, więc nagrabił sobie także na Ukrainie. Oblicza się, że no, był winny śmierci około 200 tysięcy ludzi w sumie. Także typowy zbrodniarz wojenny, no, absolutnie, no, to nie był miły facet albo świr narodowo-socjalistyczny, po prostu normalny ludobójca, morderca i tak dalej, i tak dalej. I właśnie wykorzystując swoją znajomość feldmarszałkiem Georgię von Fischlerem, kiedy jego armie dochodzą do Leningradu, w tym momencie udaje mu się wtedy chapnąć szybko bursztynową komnatę. I to jest właśnie nasz pan Erich Koch, który
Potem, no właśnie zasłynął z tego, że uspokajał jakby opinię publiczną w Prusach Wschodnich, że nic się nie dzieje, nikt nie wejdzie. Potem był wielki tak zwany pożar w burdelu, kiedy Rosjanie już weszli do Prus Wschodnich, który był w ogóle niepotrzebny, ponieważ tą ludność można było ewakuować, można to było załatwić zupełnie inaczej. Natomiast ta hekatomba Prus Wschodnich, ten dramat Prus Wschodnich, który Niemcy do dzisiaj pamiętają i wypominają Rosjanom, oczywiście była to wina Rosjan, bo się nie patyczkowali z Niemcami, natomiast można było tego uniknąć, nawet wobec takiego okrucieństwa Rosjan. Większość Niemców mogłaby o wiele mniej ucierpieć na tym i stracić po prostu swój heimat, a nie stracić życie i heimat. Także i kiedy upada Królewiec 9 kwietnia, nasz bohaterski wódz Gauleiter, nadprezydent Prus, spiernicza bardzo szybko do Szlezwiku Holsztynu, gdzie się zaprzyjaźnia, spotyka ze swoim kolegą, też Gauleiterem, ale Szlezwiku Holsztynu, i razem idą do no właściwie jedynej osoby, która jeszcze może pociągać za sznurki w III Rzeszy, czyli admirała Dönitza. I każą sobie dać okręt podwodny, żeby uciec do Argentyny. Stąd może te wszystkie legendy o tej bursztynowej komnacie, która ma wypływać tym okrętem podwodnym. Powiem wam, no właśnie, jak to by weszło przez włas przede wszystkim, a poza tym Dönitz mówi, pocałujcie mnie mój owłosiony tyłek. I tyle, no niestety musi szukać sobie jakiejś innej drogi ratunku nasz szanowny Erich Koch. Przybiera stopień majora z rezerwy Wehrmachtu i jako Rolf Berger żyje sobie w okolicach Hamburga, ale przyszła kryska na matyska, MI5, brytyjscy wywiadowcy go znaleźli w 1948 roku i co się okazuje? No za nim są listy żądania ekstradycji ze strony Polski i Ukrainy, ponieważ i tu popełnia zbrodnię. I Bretone chyba po prostu mają specyficzne poczucie humoru, albo chcą w jakiś sposób wbić klin pomiędzy no już sojuszników po drugiej stronie żelaznej kurtyny, która no powoli, ale nieuchronnie zaczyna opadać, i dają go zamiast ruskim, bo teoretycznie właściwie powinny dać go ruskim, bo tym bardziej, że w Rosji popełnił większe zbrodnie, no, ale dają go Polakom. Dlaczego? Bo w tym momencie, jak dali go Polakom, to Rosjanie mają wpływ na Polaków, a Polacy mały na Rosjan, tak? No więc jak mają go Polacy, to w tym momencie Rosjanie naciskają, no licząc na to, że coś Koch może wiedzieć właśnie, no między innymi o bursztynowej komnacie, więc wywierają naciski na Polaków, żeby odroczyli w ogóle cały proces, żeby najpierw postraszyć trochę Kocha. Się okazuje, że to chyba nie wywarło odpowiedniego wpływu, ponieważ no dopiero w 1959 roku Koch staje przed sądem w Warszawie i za zbrodnie wojenne, ale popełnione tylko na terytorium Polski, zostaje skazany, no, co jest łatwe do przewidzenia, na karę śmierci. Natomiast ta kara śmierci, no właśnie siedzi sobie w Barczewie w celi śmierci, natomiast ta kara nie jest wykonywana. Koch zaczyna, ale ten właśnie proces jego w 1959 roku przypomina całemu światu o Erichu Kochu. Już zdążył zapomnieć, to 15 lat minęło od zakończenia wojny, ludzie chcieli tego zapomnieć, i o przede wszystkim bursztynowej komnacie, z którą on jest związany, przylepiony do niej tyłkiem. I z 59 roku pochodzi większość wszystkich relacji, historii, opowieści dziwnej treści, ktoś widział skrzynię, ktoś przejeżdżał, dziadek mi opowiedział i tak dalej. To wszystko to są lata 59-60, to jest wielki szał na bursztynową komnatę, to jest pierwsza odsłona szału na bursztynową komnatę, i wtedy powstaje większość. Wtedy jeszcze no, ci ludzie, którzy tam no, wtedy no, świadomie pamiętali tamte czasy, są w miarę młodzi i rzeźcy, oni to mają na świeżo, więc te historie są bardzo często brane za pewniki, ale one wychodzą jakby na tej fali popularności. Na przykład, nie wiem, większość Państwa, jeżeli się interesowaliście kiedykolwiek bursztynową komnatą albo oglądaliście głupi film pod tytułem Hans Kloss, stawka większa niż śmierć, to tam się pojawia postać Georga Ringela, straszliwego Sturmführera, czy tam Obersturmbannführera SS, wszystko jedno, w każdym razie jakiś taki straszny SS-man, Übermensch, który tam nic nie robi tym królewcu, tylko tą bursztynową komnatę ratuje, nie? Słuchajcie, to jest właśnie w 1959 roku gazeta Neue Welt niemiecka. Z nią się kontaktuje chłopaczek, który twierdzi, że jego ojciec był oficerem SS, który wywiózł bursztynową komnatę z królewcem. I ten chłopaczek ma inne nazwisko, ale no i prosi dziennikarzy, żeby nie tego nazwiska nie upowszechniać, więc Neue Welt, drugi artykuł, w którym wymyśla nazwisko Georga Ringela, żeby po prostu ochronić dobre imię rodziny tego, który im podał tą historię. Sprawdzono też tego ojca, tego chłopaka, no niestety okazało się, że takowy oficerem SS nie był. Więc cała historia raczej wygląda, że ona wypłynęła na tym słynnym procesie Richa Kocha, i chłopak chciał po prostu zaistnieć. Może coś mu się wydało, może rzeczywiście jego ojciec był może nie w SS, a może w Luftwaffe czy gdzieś tam, no i wrócił z wojny i coś tam palił jakieś dokumenty, bo podobno ten chłopak miał po ojcu dokumenty palić, i wtedy zobaczył w tych dokumentach, że coś tam jest o bursztynowej komnacie, ale spalił te dokumenty, ale potem te dokumenty ktoś pokazywał. Ja nie mam pojęcia, naprawdę, bo zabili go i uciekł. Ja takimi bzdurami się ogólnie nie chciałem zajmować, proszę Państwa, bo możemy te tropy, to możemy mnożyć, one rosną w postępie geometrycznym,
I nigdy nie sprawdzimy wszystkich tak zwanych tropów bursztynowej komnaty. Spróbujmy prześledzić te postacie, które istniały naprawdę i te wydarzenia, tak jak bombardowanie Królewca, czy zdobycie Królewca, czy śmierć, też zaginięcie Rodego, czy postać Rysowa, to są realne postacie, realne wydarzenia, które naprawdę miało miejsce, tacy ludzie byli i możemy sobie nawet sprawdzić na jakiejś głupiej Wikipedii, że to rzeczywiście się stało. Natomiast spróbujmy się zastanowić, czy to jest możliwe, żeby ona gdzieś wyszła. I tutaj mamy... Problem z Kochem był taki, że kiedy... zaraz sobie tutaj zobaczymy, właśnie. O, to jest słynny wywiad. Dla polskiej, dla wyobraźni Polaków szczególnie działa słynny wywiad i książka zresztą o bursztynowej komnacie. Sławomir Orłowski, dziennikarz się nazywa, on badał tą bursztynową. 67 rok, zobaczmy też w dalszym ciągu ta moda na bursztynową komnatę istniała. On prowadzi ten wywiad. Słuchajcie, wcześniej czytałem ten wywiad, no i to wszystko trzymało się kupy, wyglądało fajnie, nie? Tylko, że właśnie przede wszystkim Erich Koch w wywiadzie z Orłowskim w 67 roku na przykład opowiada o swojej rozmowie z Georgiem Ringelem i mówi nazwisko Georg Ringel, on go poznał w ogóle, no kurde, a podobno dziennikarze z Neuwirtu wymyślili go w 59 roku, ale Koch był, kurczę, on był maskotką Barczewa, więzienia w Barczewie, gdzie siedział w celi śmierci. Oni mieli, no słuchajcie, no status więzienia rośnie, jeżeli mają prawdziwego ludobójcę. Nie tam jakiegoś tam, nie wiem, łapówkarza, czy kurczę, bigamista, morderca nawet, a tu ludobójca. On był po prostu do dzisiaj, znaczy nie wiem czy do dzisiaj, ale jeszcze do niedawna była ławeczka, gdzie wszyscy pokazywali, gdzie on siadał, karmił podobno gołębie. W ogóle, kurczę, jak ja opowiadałem ludziom ostatnio, jak tam się interesowałem tak bardziej tą bursztynową, każdy, jak się okazało, ci strażnicy z Barczewa, to chyba byli jednymi z bardziej płodnych mężczyzn w Polsce, ponieważ się okazało, że ich jakichś krewnych to w Polsce jest pełno i każdy znał jakiegoś strażnika z Barczewa, który był jego ojcem albo ogólnie jakimś krewnym i on, każdy z nich znał Ericha Kocha, nie? Kurczę, także wydaje się, i słuchajcie, co się dzieje? Erich Koch po prostu powtarza brednie. Powtarza brednie dziennikarstwo. On czyta gazety, przynoszą mu te gazety, on sobie je czyta, zapoznaje się z historią, no o, co nowego bursztynowej komnaty. On wie, że prawdopodobnie ta tajemnica, to, że ktoś myśli, że on wie, gdzie jest bursztynowa komnata, ratuje go przed śmiercią. I dokłada nowe cegiełki cały czas do swojej historii. I słuchajcie tutaj, dlaczego tak się dzieje? Bo on ma już wyrok śmierci w Polsce, tak? Został wydany, ale nie został wykonany. Czyli on, dlaczego on się upiera przy tej wersji królewieckiej, że ona jest królewcą? Cały czas powtarza, to jest w chronie, w Królewcu ukryte, on wie gdzie i on może pokazać, on pojedzie. Słuchajcie, on nie może pojechać do Królewca, on doskonale wie. Dlaczego nie może? Z powodów prawa. Bo on ma wyrok wydany, ale nie wykonany w Polsce. Ma list gończy w Rosji w dalszym ciągu za zbrodnie, które popełnił w Rosji. Więc Polacy nie wykonując wyroku nie mogą, ale no, wyrok śmierci wykonuje się tylko raz z reguły. Więc on nie może, kurde, bez tego wykonania wyroku w ogóle gdziekolwiek pojechać na żadną wycieczkę. Musi siedzieć przy celi śmierci. Więc kurde, w tym momencie, ale gdyby jego noga przestąpiła granicę Rosji, to system prawny w Rosji jest taki, że za nim jest list gończy rosyjski. Więc będzie konflikt interesów, Polacy nie wykonali wyroku, który już się uprawomocnił, który wydali, a Rosjanie muszą go natychmiast aresztować i wydać wyrok, więc będzie konflikt interesów dwóch systemów prawnych w dwóch różnych państwach. I on wie, że tam nie może pojechać. Ta karczma Rzym się nazywa, biorę areszt na maszeci. Dosłownie jest coś takiego i Koch zagrywa na tym. On mówi, że dlatego się upiera przy wersji królewieckiej, która mu się najbardziej podoba, bo wie, że nigdy tam nie pojedzie. Na przykład kolejny tam element tego wywiadu Ericha Kocha, to już będzie właściwie koniec tych moich tam wywodów, jako dowód na kłamstwo Kocha i wprowadzenie jeszcze jednej postaci, ostatniej już się obiecuję, Poliny Arkadiewni Kulżenko. On opowiada też wyobraźnię wszystkich, też po części budziła właśnie postać no takiej, że tak powiem, no, historyka sztuki, renegatki. Renegatki, bo no Ukrainki, no ale z Republiki Ukraińskiej ZSRR, ale Ukrainki, owszem, Ukrainki z pochodzenia i z przekonania, ale właśnie tej Poliny Kulżenko, która jest jakby pomocnicą Rodego, ona jest tą prawą ręką i ona na pewno coś wie o bursztynowej komnacie. I on o niej właśnie opowiada, że tym razem dosyć udatnie Koch opowiada, że Kulżenko nie brała udziału w samych tam jakichś ukrywaniach rzekomych bursztynowej komnaty czymkolwiek, bo ona się zajmowała czymś no takim samym, a innym jednocześnie. Ponieważ ona była historykiem sztuki. Na Ukrainie, kiedy przyszli sobie Niemcy,
no to ona została zaprzęgnięta do inwentaryzacji tych dzieł sztuki, które były rabowane na Ukrainie. Kolekcje muzeów, szczególnie z Kijowa, były obiektem zainteresowania Kocha, który, jak mówiłem, zajmował się właśnie terytorium Ukrainy, to była jego brocha i on tam kradł najwięcej. W wyniku tego, tych jego wszystkich grabieży powstała największa kolekcja, którą właśnie inwentaryzowała Kulczenko, największa kolekcja ikon. Około 800 ikon. Największa na świecie. I to wszystko było wożone przez Kulczenko, przywożone, ale nie do Królewca, tylko pod Królewiec, 70 km od Królewca. To miejscowość Ryszał się nazywała, tam to wszystko było inwentaryzowane, liczone i tak dalej. Natomiast już po bombardowaniu Królewca, te wszystkie rzeczy z Ryszał są przewiezione do Wildenhofu, czyli Dzikowoli Ławieckiej dzisiaj. Do tego, tak. I jest to przewiezione, ukryte w ponad 40 skrzyniach. Głównie ikony, ale także rzeczy z Prus Wschodnich, te, które już właśnie po tym bombardowaniu, tak jak mówiłem, to dopiero Niemcy się budzą z ręką nocników Prusa Wschodnich, oni zaczynają tą akcję ukrywania tych dzieł sztuki, która jest faktem. Ukrywało się rzeczy, szczególnie z dużych osiedli miejskich, które były zagrożone zniszczeniem, spaleniem i tak dalej. Rozrzucano te rzeczy po mniejszych ośrodkach, że były pałace albo kościoły wchodziły w grę. I tutaj też to się dzieje, ale ja twierdzę, że to się dzieje dopiero po tym sławetnym dojściu Armii Czerwonej pod granicę Prus Wschodnich i po sławetnym bombardowaniu Królewca. Wcześniej za bardzo nikt sobie tym głowy nie zawraca, bo przecież jesteśmy daleko. I Kulczenko, jej relacja, bo tam ona coś ukrywa oczywiście i tak dalej. Kulczenko siedziała 10 lat, Rosjanie ją przesłuchali, wysłali na 10 lat do łagrów, potem wróciła, umarła w 1984 roku, także ona przysięgała, że absolutnie nic nie wie o Bursztynowej komnacie, bo zajmowała się właśnie tą kolekcją ukraińską i od tego była. Na tym się znała, ona się nie znała na Bursztynowej komnacie, tego nie inwentaryzowała, nie widziała tego na oczy. I może jest to i prawdą, ponieważ ona opowiada o tym Wildenhofie, ukryciu tych skrzyń i w 1960 roku, zobaczcie, 59 proces Kocha, w 60 roku Polacy jadą sobie do Dzikowa, się okazuje, że pałacu już niestety nie ma, bo SS, poszkodziła SS, nie Ruscy akurat tym razem. To sami Niemcy na stronie ziomkowstwa niemieckiego znalazłem taką informację, że to właśnie SS pali pałac w Dzikowie, nic nie wiedzą, że w podziemiach są te skrzynie z tymi dziełami sztuki zrabowanymi z Ukrainy, a może i wiedzą i stwierdzili, że a co tam jakieś tam ruskie rzeczy. Palą w każdym razie ten pałac i tam jest wykop założony w 60 roku i znajdują poszukiwacze właśnie na fali, właśnie oni spodziewają się, że będzie bursztynowa komnata, znajdują dowody na to, że rzeczywiście to były rzeczy, które inwentaryzowała Kulczenko. Jest tam masę popalonych ikon, naprawdę bardzo dużo, ale też jakieś wazy chińskie, jakieś japońskie rzeźby z kości słoniowej i tak dalej. Wszystko jest oczywiście zmielone, spalone, rozwalone, zciapciane. Ale tutaj jest jedna nadzieja dla wszystkich poszukiwaczy bursztynowej komnaty, też w tym samym zbiorze odnaleziono jedną tubę pełną obrazów zwiniętych i były to obrazy głównie niejakiego Lovisa Korynta. To był taki malarz niemiecki, którego sala poświęcona jego imieniu znajdowała się w Zamku Królewieckim, zaraz obok sali słynnej numer 37, gdzie była przechowywana bursztynowa komnata. No, tylko że, no właśnie, to, ale doleję cukuty znowu, ponieważ octu właściwie, niestety Lovis Korynt był takim artystą nierównym dla narodowych socjalistów, ponieważ jego pierwszy okres twórczości, to był taki wspaniały, on w 1915 roku, widziałem, stworzył takie dzieło, taki stoi gość, taki zbroi gotyckiej, może nie gotyckiej, ale no, nie maksymiliańskiej, tej Quattrocento, taki rycerz, taki wspaniały, błyszczy zbroja, wzrok nie patrzy tam gdzieś, i taka goła baba się mu chwyta, taka przerażona, nie? To się musiało narodowym socjalistom strasznie podobać i to była ta dobra sztuka Korynta, ale potem Korynt zaczął oscylować w stronę impresjonizmu, no i niestety to była ta sztuka wyklęta w III Rzeszy i prawdopodobnie, ja nie widziałem oczywiście tych płócień, które zostały tam wyciągnięte w 60 roku, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby to był ten okres ocenzurowany twórczości Korynta, który był gdzieś tam spakowany w magazynie, no i w ramach jakichś tam właśnie razem z tymi skrzyniami sobie pojechał, no ale zawsze jest nadzieja, ponieważ rzeczywiście tam w Dzikowie i Ławieckim zostały znalezione skrzynie, a w skrzyniach były no, obrazy, które mogły pochodzić z ekspozycji z sali, która była zaraz koło słynnej sali 37, więc może jest nadzieja, że może nawet w Dzikowie i Ławieckim. Ale proszę Państwa, ja już na tym skończę, ale tak naprawdę pozostałe historie, gdzie ona tam się mogła podziać, no to możemy sobie rozpiąć tutaj mapę świata i zacząć chorągiewkami wprowadzać, gdzie ona właściwie może być, bo te wszystkie tropy jakieś tam, nie wiem, nawet ja słyszałem nawet o toruńskim tropie, także to ona dosłownie wszędzie mogła pojechać, bo jeżeli rzeczywiście opuściła Królewiec, to dosłownie mogła się dostać wszędzie i raczej tego już nie ustalimy, ponieważ
Po zakończeniu II wojny światowej wszystkie możliwe wywiady świata szukały tej bursztynowej komnaty. Jeżeli wtedy na świeżo tego nie znaleźli, to obawiam się, że teraz możemy ją znaleźć ewentualnie przez przypadek, jeżeli dalej gdzieś istnieje. Także dziękuję bardzo i życzę znalezienia bursztynowej komnaty. Tylko błagam mnie o jakimś tam tropie, nie wiem, lubusko-wareckim. Bo i tak nie będę wiedział pewnie, jeżeli chodzi o te rzeczy. Teraz ktoś powinien przynieść fragment. Co pan myśli? Czy to może być? No. Nie, nie. Ale... A to z chlebaka dziadzi? Może nie z chlebaka dziadzi, ale bursztyn poddany wysokiej temperaturze bez dostępu, bo jest szachować. Może się stopić, znaczy jeżeli to wsadzić do autoklawu na przykład, nie może to się zdarzyć, ale bez dostępu powietrza. Ale jak jest to była piwnica, pożar, tak. To nie dopuszczają, nie dopuszcza powietrze z zewnątrz. No może się zrobić atmosfera redukcyjna. Tych ludzi, którzy udusili się w bunkrach. No tak, większość ludzi się udusili. Wyssało powietrze. No czy w momencie eksplozji, nie? Może, nie, wyssie powietrze z podłogi, tak. Z piwnicy, bo wyssie, tak. Jak jest rozległy. Ale temperatura na tym ciągu działa, ale już powietrze stamtąd nie dojdzie. Natomiast tej masy, tej miodowej substancji nie znalazła już komisja w 1946 roku Starskiego Sioła. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa, że tam, jeżeli ona gdzieś miała zostać, to jedyna osoba, która tak naprawdę opowiadała o tym, znaczy, która bardzo wiarygodnie opowiada, czyli ten nasz... No wiecie, o kogo chodzi, którego nazwiska nie potrafię nigdy zapamiętać, chociaż udawało mi się... Henken właśnie. Brawo. O pana Henken Sinsukena, to on twierdził, że jeżeli ona gdzieś była ukryta, to w pomieszczeniach takich gospodarczych, ale nie właśnie w piwnicy. Że absolutnie to wykluczał tą piwnicę. No, ja mówię, zawsze istnieje jakaś nadzieja. Ja próbowałem to rozłożyć na czynniki pierwsze, czy to w ogóle byłoby możliwe. Nie? Twierdzę, że jest bardzo mało prawdopodobne, że ta bursztynowa komnata przeżyła i została gdzieś ukryta. No, próbowałem to udowodnić, a przynajmniej te wszystkie spiskowe teorie pod tytułem Briusow, Rode, Kulżenko i tak dalej, to wszystko można wytłumaczyć. Nie? To wydaje się proste do wytłumaczenia. Szczególnie poznając profil psychologiczny tych osób, no, analizując po prostu ich życiorys. Kim oni byli, jakie mieli cele, czego potrzebowali. Wydaje się, że no być może. Być może ktoś to rzeczywiście Rodę wykazał się wielkim przewidywaniem i bursztynową komnatę spakował już zaraz po tym tajemniczym pożarze, który miał nastąpić w 1943 roku, podczas tej wystawy Wehrmachtu. Wtedy ją spakował i gdzieś schował. Może. Może, być może. Wtedy to się mogło stać. Natomiast im bliżej tego bombardowania Królewca, jeżeli ona tam dalej leżała, no to są marne szanse, no bo te dwa schrony, które są podane, które teoretycznie mogły ją być, to były typowe schrony przeciwlotnicze dla ludności. To nie były schrony do chowania jakichś kosztowności, bo takowych nie było tam w Królewcu. Były LSR-y budowane, zarówno LSR-y adoptowane, jakieś piwnice i tak dalej, i schrony budowane do obrony przeciwlotniczej, biernej, aczkolwiek Koch cały czas opowiada o jakichś tajemniczych, zamurowanych schronach. Właściwie jest, proszę Państwa, jest jeszcze kolejna sprawa. Dobrze, bursztynowa komnata została schowana w schronie i tak dalej, zakopana tam gdzieś, nie wiem, w Królewcu, czy na Dolnym Śląsku, wszystko jedno. Słuchajcie, bursztyn wietrzeje. Bursztyn, który będzie leżał przez 75 lat w jakiejś niewentylowanym schronie, to jakbyśmy nawet to znaleźli... Chryste Panie. Bursztyn, który już zaciekawie wyglądał, tak jak niemieccy żołnierze opisują, zaciekawie nie wyglądał jak już w Królewcu. Więc jeszcze, jeżeli jeszcze na domiar złego go rozebrać tą bursztynową komnatę jeszcze raz po tej masakrze poprzedniej i ją spakować jeszcze w skrzynię, gdzie się znowu przenieść, wrzucić do jakiegoś schronu, jeszcze zamknąć na 75 lat, o jest. A w wodzie by przetrwał? Jeżeli by go utopić w wodzie, to była kiedyś taka moja koncepcja, kiedy jeszcze za bardzo się w tym nie... Fajniej by było przy pałacach, szczególnie w Polsce Wschodniej są duże własności ziemskie, są którzy posiadać posiadacze ziemskie. Jeżeli ja bym miał schować gdzieś bursztynową komnatę, to bym ją wziął, utopił. W jakimś stawie przypałacowym na przykład. I czyli gdzieś może jest jakiś pałac w Prusach Wschodnich, gdzie jest jakieś takie wyschnięte oczko wodne z odrobiną rzęsy na wierzchu, gdzie leżą sobie skrzynie z bursztynową komnatą, a że jest zrobiona głównie ze sklejki i tak by się rozpuściło.
No bo te płóciny, te wszystkie elementy, one się trzymają na sklejce. Ten bursztyn, no pod wpływem własnej ciężkości się po prostu połamał. To musi być na czymś podklejone. To jest, ta była używana żywica do klejenia. Teraz zresztą nawet Rosjanie teraz robią z tą replikę bursztynowej komnaty. I no właśnie Rosjanie zrobili replikę bursztynowej komnaty. Oni chyba doszli do podobnych wniosków jak ja. Tak mi się wydaje. A oni chyba najdłużej badają tą sprawę i najbardziej zajadle. Być może to... Ja byłem w Szarskim Siole, oglądałem tą komnatę. I właśnie o tym, co pan mówi, to jestem zdziwiony, jak mała jest ta replika. To jest maleńki pokój, nie większy od tego. 10, 11, no, 20, na 10, 13. Tutaj pan mówi, że to było duże pomieszczenie. 10 RODE podaje wymiary bursztynowej komnaty. W tym miniaturę, że tak powiem, tej komnaty. On podał 10, 11 na 10, 13. No właśnie. I tutaj nawet mamy ładne zdjęcie. Zaraz będzie. W ogóle jak się zapytać przewodniczki tam o no to widać postawi krzeseł na przykład, jakie to jest sprawa, dużo. Że bardzo nie, czy większość przewodniczek tych starszych daty to są jednak współpracownicy tych służb. Aha, tak, tak. Wszystkich tak, że to są stare pokolenia. Ale nie chcę na ten temat w ogóle rozmawiać, ani dyskutować. Uczynają każdą rozmowę na ten bursztynowej komnaty. Gdzieś to mamy 4,85, czyli tak, jeszcze, jeszcze jest wyżej, czyli możemy sobie sprawdzić, jeżeli my to przyłożymy sobie 10 metrów, tak, a to jest w środku. Jest maleńką repliką, tak, mogę powiedzieć. I nie, ani słowa o tym nie mówią przewodnicy, że to jest 6 ton bursztynu. To jest miniatura. Tylko, że to... A bursztyn jest bardzo lekki. Także no, myślę, że ta właściwa bursztynowa komnata, jeżeli nawet gdzieś istnieje, to w postaci straszliwego szrotu bursztynowego. I właściwie to najlepszy interes byłoby wziąć młotek, chyba to porąbać do końca i sprzedać to jako jakiś taki surowiec do robienia paciorków, nawet na lewek. To tak się chyba podoba. Ostatni ślad? Ostatni ślad urywa się w momencie tak naprawdę rozpoczęcia wystawy w Zamku w Królewcu. Czyli to jest rok 1942, gdzieś latem 1942. I do lata 1942 jesteśmy pewni, co się stało. To jest na 100%. Pewne są artykuły w gazetach, także Illustrated Berliner Zeitung chyba pisze, jest też o tym artykuł o bursztynowej komnacie i tego jesteśmy pewni. Potem tak naprawdę Hanken Sitken opisuje to, że był tam jakiś potem pożar, że była wystawa Wehrmachtu, ale to właściwie wiemy od jednej osoby. Nikt inny o tym nie mówi. Czy ten papier to też nie jest tak do końca pewne, że była oklejona papierem i zostawiona? Nie, że była oklejona papierem, to mamy Carskie Zioło, rok 1941. Wydaje się to prawdopodobne bardzo. Ja bym tak zrobił, no bo okleja się szyby, żeby nie popękały wskutek ciśnienia eksplozji. No więc myślę, że ktoś tam, jakiś ruski konserwator w zabytku stwierdził, że chociaż oklejmy ją. Jeżeli nie bierzemy, to ją okleimy. No i okleili to. Jeżeli nawet ona nie była oklejona, to no, wątpię, żeby Niemiec sobie wymyślił taki szczegół, no bo to trochę głupie by było. Natomiast ona na pewno jest w Starskim Siole, kiedy przychodzą Niemcy. Na pewno Niemcy ją zabierają do Królewca i na pewno Niemcy ją wystawiają w Królewcu. Natomiast właśnie coś, co nastąpiło po tej wystawie, to dalej już mamy same właściwie zagadki. Ponieważ no, ten Henry Zipkin, który był kustoszem i który tak ładnie rozrysował sobie te płóciny, jak one były zbudowane, czyli musiał to na pewno składać. Ale pytanie, czy to rozkładał? A podłoga? Już, on sam nie był pewien. Podłoga jest też bursztyn? Nie. Tutaj już normalnie jest pięknie polerowana klepka. Ta podłoga oczywiście przestała istnieć, bo Carskie Sioło ogólnie to przestało istnieć po II wojnie światowej i to Niemcy je zresztą rozwalili, wycofując się. Zgliszcza. Sporo zdjęć akurat tutaj w tej prezentacji nie zawiesiło, ale jest bardzo dużo zdjęć Rosjanie tam robili, jako tam zbrodnie faszystów, to tam cała sesja, pełno tych zdjęć rozwalonego Carskiego Sioła. Tam kamień na kamieniu pozostał. Dzisiaj sobie stoi gdzieś tam na zdjęciu, nawet pan wyremontowali, zrobili to Rosjanie na perłowo, zresztą pan widział, pan był taki. No a tutaj wygląda ta bursztynowa komnata okazała, to jest chyba jedyne takie kolorowe zdjęcie, które się zachowa, to jest w ogóle dziwne. A tak z mentalności ludzkiej, gdyby Rosjanie znaleźli, to na pewno by raczej ujawnili to znalezienie. Jest jeszcze jedna sprawa, że według historii Rodego, znaczy tak, bo pani tam Lizel Am opisuje, że Rode był załamany po bombardowaniu, powiedział na pytanie, co się stało z bursztynową komnatą, że wszystko przepadło, tak, to jest pierwsza wersja, czyli no potem, kurczę, Rode, kiedy oprowadza Briusowa i w pamiętniku Briusowa jest opis, że bursztynowa komnata spłonęła w ogniu zaprószonym przez żołnierzy Armii Czerwonej 9-11 kwietnia 1945 roku. Tak opowiada Rode. To jest wersja Rodego.
Natomiast no, zamek był już wypalony. Bo tutaj jakieś tam twierdzenia, że jakieś skrzydło nie spłonęło, czy nie, spłonęło jak pochodnia. Są zdjęcia zaraz po bombardowaniu, no nie ma wątpliwości, że są zdjęcia lotnicze amerykańskie, bo sobie sprawdzali, jak dobrze przywalili bombami, bardzo dobrze celowali prosto w zamek. Także tutaj raczej, no jeżeli ona by była gdzieś tam w tym zamku, to po prostu byłby koniec, nie? Pomnik? To jest zdjęcie starskiego sioła jeszcze, oczywiście. Nic nie wiem, co się stało z tym. Raczej po prostu Niemcy to, albo Niemcy żołnierze zniszczyli, albo Rosjanie to zdołali ewakuować. Ponieważ tego już absolutnie na tej wystawie, zaraz sobie zobaczymy, to jest... Berlinie. Tak. Gdzieś tu tam mamy zdjęcie z tego. O, tutaj widzimy, jak ta bursztynowa komneta wyglądała podczas tej wystawy. No już tutaj absolutnie tego nie widzimy. Widzimy też, zobaczcie, jak sobie musieli poradzić z tym niskim pomieszczeniem. Tutaj obcięto całą resztę, nie? Czyli tu jest dużo niższe, no to jest już w Zamku Królewskim pomieszczenie tak zwane numer 37 słynne. O, tutaj mamy tutaj lepiej na tym zdjęciu widać. O, patrzcie. Zobaczcie, jak się temu przyjrzymy, bo też się możemy temu przyjrzeć. To też jest fajne. To właściwie w dobrym interesie do tego było, że to na ogóle zniknęło. To tak zwrócić uwagę, patrzcie, widzicie? Tutaj widać te wszystkie braki, nie? Jak odpadało wszystko, to w ogóle te kartusze są jakoś tak krzywo przywieszone, że tak powyrywali, porozwalali, oni potem na szybko. Żeby było, że niemiecki Wehrmacht wyratował bursztynową komnatę, on ją zniszczył. A rozebrał niemiecki Wehrmacht. Tak, niemiecki, tak, sześciu saperów, kurczę, bardzo dobrze byli budowlane. A tutaj widać te drzwi, kurczę, nie, no tragedia. To chyba ten Kunstdorfer, niemiecki oficer, miał rację. I właśnie jak nabroił już Rodę, a przede wszystkim Koch, no to Rodę w tym swoim artykule pisze, że on by się najchętniej zbliżył do tego bursztynowego gabinetu, który był prawdziwie germański, a nie rosyjski. Po pierwsze, dlatego, że rzeczywiście ideologia narodowego socjalizmu bardziej dopasowała, a po drugie, bo bursztynowa komnata była w większości rozpierniczona, więc jedyne, co można było zrobić, to otworzyć bursztynowy gabinet, a nie komnatę. Myślenie, że ktoś to może mieć na zachodzie, to gdzieś to rozłożyć w domu, to w tamtych czasach, to obecnych, to raczej jest szaleństwo. No. Szybciej by to łamał na kawałki i sprzedawał we fragmentach, niż by gdzieś ktoś przechowywał. No myślę, że to jest taka rzecz, którą niebezpiecznie jest w ogóle mieć. No. Można więcej mieć z tego gału, niż to jest wszystko warte, bo to nie jest jakiś, powiedzmy, obraz jakiegoś znanego malarza, który ktoś by chciał mieć i tam, nie wiem, no są tacy ludzie, którzy chcą mieć jakąś rzecz i ona jest kradziona ewidentnie, oni gdzieś tam... Z Romanem, z kierunkiem tak. Ukradziona. I ona łatwo schować, że tak powiem, w pokoju czy gdzieś. Ten obraz jest łatwo schować. Tak. Ale po latach skarb Priama Rosjanie ujawnili. Zajmowany tylko, tylko, że no, akurat Rosjanie sami sobie raczej bursztynowej komnaty nie ukradli. Nie mieli motywu żadnego, żeby sobie ukraść. No, ja słyszałem takie mądre teorie, mówię tak, sami sobie zrobili, sami sobie ukradli. raczej jest to mało prawdopodobne. No, najbardziej prawdopodobna wersja, no, bo zajmujemy się z tą sprawą, mi się wydaje, że ona po prostu przestała istnieć, spłonęła. Rodę miał problem. Rodę, znaczy miał problem z głowy i miał problem z drugiej strony. Więc nawet jeżeli Kochowi twierdził, jeżeli Koch mówił prawdę oczywiście, że ona ocalała, to być może Rodę kłamał Kochowi, żeby nie dostać... Tak, Przeżył dzięki w zasadzie... Tak, dzięki tej legendzie, bo inaczej to nie byłoby dla niego litości. Za te zbrodnie, które popełnił... A mało tego, chodził jeszcze w nim jakiś niewiadomy. Także on wie i wszyscy go właściwie, to świadczy o ciężarłości umysłowej różnych służb specjalnych. No, zresztą to się do dzisiaj nie zmieniło, bo to są ludzie ociężali umysłowo raczej. Potrafią ich ten podchwytliwe pytanie, zrobiłeś to, prawda? Także jeżeli tak dłuższy czas będą, myślę, że po prostu on ich wodził za nos i to staruszek Niemiec tam do 86 roku grał na nosie wszystkim liczącym na to, że 90, przepraszam, swoje 90 urodziny miał mniej więcej tak, bo on w 96 się urodził, nie, bo w 86, a no właśnie, w 86, 1986. A to 90 miał? No 90. No. Tak, no to ładne zdjęcia są, bo jak robi Heil Hitler.
Pany ci po prostu. Tak. O. Dotąd na olej, na wyżej kredy. Tak, tutaj w 59, a tutaj już gdzieś tam w latach 80. Prawdopodobnie jest ten jeden z ostatnich wywiadów z nim, to jakaś zachodnia ten telewizja robiła. Także dziękuję bardzo. Ooh.